Cześć, witam bardzo serdecznie. Startujemy z kolejnymi warsztatami. Tym razem to będzie temat praktyczne wprowadzenie do wirtualizacji serwerów, czyli zajmiemy się hypervisorami wirtualnymi serwerami i co jeszcze? Co jeszcze? Przede wszystkim Proxmox na tym będziemy się dzisiaj skupiać, ale będą też odniesienia pewne do innych rozwiązań. Zatem długo nie będziemy teraz czekać, nie będziemy przedłużać, jeżeli ktoś się spóźnił, to... Przede wszystkim jego strata. Stosujemy prostą zasadę. Szanujemy swój czas, ale przede wszystkim osób zgromadzonych. Zatem jeżeli kogoś nie ma, no to cóż, może obejrzę sobie powtórkę. Może. Zobaczymy, czy ta powtórka będzie. Dobra, żeby nie przedłużać. To lecimy z naszą prezentacją, bo co dzisiaj nas czeka? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz rozkład jazdy, to. Będzie trochę pogawędki, tak jak zawsze, bo i pewne wprowadzenie muszę zrobić. Mimo iż warsztaty nazywają się praktyczne wprowadzenie, to jednak pewne podstawy, pewne założenia musimy sobie omówić. Ale przede wszystkim staram się robić te warsztaty tak, żeby z jednej strony wprowadzić osoby początkujące z tematem do tego, co będziemy dzisiaj omawiać, i będę pokazywał. Pewne podstawy, zatem też musi być pewna teoria, ale tej teorii będzie mniej niż praktyki. I jak widać tutaj, 71 do 29, ta cyferka oznacza, że będziemy mieli właśnie taką statystykę czyli 71% to będzie praktyka, 29% pogawędka. Zresztą ci, którzy byli na poprzednich warsztatach, wiedzą o co chodzi. Jeżeli chodzi o pogawędkę, Przede wszystkim będzie omówienie tego, czym jest wirtualizacja, co to właściwie jest, do czego to służy, jakie korzyści niesie. Natomiast praktyka to raz, wirtualizacja serwerów. Pokażę ci, jak wirtualizować serwery. Będzie o wirtualizacji urządzeń, no bo niektórzy o tym nie wiedzą, ale też można postawić swoje środowisko chociażby do urządzeń sieciowych. Czyli można powiedzieć, że wirtualizujemy urządzenie i wtedy mamy. System, po prostu system uruchomiony, na którym pewne rzeczy możemy wykonywać. Praktyka dodatkowo to jeszcze będzie kontenery, archiwizacja i automatyzacja. Dobra, na chwilę się schowam, bo tutaj widzę, że zostawiam ostatni kafelek. Bonus niespodzianki, oczywiście też będą standardowo. Na końcu będą niespodzianki dla osób, które wytrzymają do końca, będą darmowe bonusy. Zachęcam do pozostania, do wytrwania do końca, bo pewne rzeczy jednak nie będą później udostępnione w żaden inny sposób. Dobra, co dalej? Przede wszystkim wypadałoby się chwilę przedstawić. Zatem, przede wszystkim, jeżeli mi nie znasz, nazywam się Arkadiusz Siczek, jestem człowiekiem, który w IT działa 15 lat, właściwie już prawie 16. Również z wirtualnymi serwerami. Zresztą o tych początkach będę trochę dzisiaj opowiadał. 16 lat pracy z serwerami wirtualnymi. Wydaje mi się, że po takim doświadczeniu mogę spokojnie opowiadać o serwerach wirtualnych i też przekazywać swoją wiedzę, swoje doświadczenie na ten temat. Poza tym prowadzę cyklicznego newslettera. Jeżeli zapisałeś się na te warsztaty, a skoro tu jesteś, to raczej się zapisałeś. To Jednocześnie też się zapisałeś na mój newsletter, mój newsletter to jest comiesięczna dawka wiedzy na temat IT, na temat administracji serwerami, przeważnie są to tematy dotyczące Linuxów, również wirtualizacji, często mówimy za Bixa i Monitoring, jak również automatyzację serwerów, głównie z wykorzystaniem Ansible. I teraz tak, co miesiąc jest ta dawka wiedzy, zdaję sobie sprawę, że zawsze dużo ludzi przed nowymi warsztatami zapisuje się na ten newsletter, a później dużo osób też się wypisuje. Oczywiście spora część, zdecydowanie większa część zostaje bo myślą sobie, że w sumie już nic więcej nie czeka. Zatem jeżeli zapisałeś się pierwszy raz na mój newsletter za pomocą właśnie zaproszenia na te warsztaty, to zachęcam Cię do pozostania, bo jednak co my, co, przepraszam, co tydzień będziesz otrzymywał konkretną dawkę wiedzy. Unikatowo przygotowaną przeze mnie na bazie moich doświadczeń i na bazie też wdrożeń, które na co dzień wykonuję. Dobra, tyle o newsletterze. Poza tym, jeszcze jestem szkoleniowcem, nie ma co ukrywać, prowadzę kursy: kurs Linuxa, kurs automatyzacji, kurs monitoringu i plus, niedługo startujemy też z kursem wirtualizacji. Dzisiaj też trochę będzie o tym kursie, ale to później. Co jeszcze? Blog i e-book, możliwe, że kojarzysz blok AS-Komputer, który już prowadzę prawie 10 lat, po 2012 roku, w kwietniu będziemy obchodzili dziesięciolecie. Na pewno będzie trzeba zrobić jakiś konkurs, jakieś niespodzianki dla czytelników. Poza tym jeszcze e-book, poradnik administratora, monitoringu, stąd możesz mnie znać, stąd możesz mnie kojarzyć. Zatem tyle, jeżeli chodzi o krótkie przedstawienie na temat mojej osoby, natomiast jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz śmiało pytać. Przede wszystkim mail arek.mapaasdeops.pl. Jak masz jakieś pytania dotyczące tej tematyki, którą dzisiaj poruszamy, ewentualnie tej tematyki, o której wspomniałem, a i będę wspominał też dzisiaj, to śmiało możesz do mnie pisać. Najłatwiej odpisać mi poprzez tą wiadomość, którą raz do czasu wysyłam w ramach newslettera. Ewentualnie LinkedIn. Na LinkedIn wyszukaj mnie. To jestem właśnie ja, ten człowieczek, wyszukaj mnie na Linglinie, Arkadiusziczek. wszystkie zaproszenia akceptuję. No chyba, że jest to jakiś jakiś, jakiś nietypowy człowiek, który straszy już swoim swoim awatarem. Nie chcę teraz nikogo straszyć, ale czasami mam zaproszenia od dziwnych ludzi z dziwnych krajów, których czy ewidentnie nie mają ze mną nic wspólnego. Więc no, tych osób nie, nie akceptuję, ale jeżeli jesteś na linklinie i nie jest to konto fikcyjne, śmiało zapraszaj, pytaj. Być może coś zrobimy kiedyś wspólnego, a jak nie, jeżeli masz jakieś pytania, śmiało. A tak, tak jak mówię, na wszystkie pytania zawsze odpisuję. Dobra, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze jedna mała prośba, bo naturalnie muszę dokarmić algorytm YouTube'a i. Faktem jest, że chcę, żeby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób, a to co mi może pomóc, to lajk, łapka w górę. Zatem jeżeli możesz, to prośba o wciśnięcie łapki w górę pod tym wideo. Dzięki temu będę mógł trafić do większej liczby osób, a tym samym też mogę Ci się odwdzięczyć, bo jeżeli uzbieramy pod tym nagraniem 100 lajków, to na koniec będzie specjalny skrypt plus coś jeszcze co wyślę tobie. Jutro, w ramach newslettera, co to będzie specjalne wideo, w którym pokażę Ci, jak uruchomić klaster Proxmoxa, czyli można powiedzieć, że jeszcze coś bardziej zaawansowanego w porównaniu do tego, co robimy dzisiaj. Zatem, mała prośba, lajk like pod tym wideo. Jak pojawi się 100 lajków, to tak jak mówię, będzie specjalny bonus. Dobra, przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzisiejsze warsztaty, to co dzisiaj potrzebujesz? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem mailowo, dobrze, żebyś miał przygotowany w tym momencie serwer Proxmox. Jeżeli tego nie masz, to spokojnie, też dasz radę. Przede wszystkim, sama instalacja Proxmoxa, tak jak wysłałem w newsletterze, wszystko zależy od tego, kiedy się zapisałeś, bo jeżeli zapisałeś się na ostatnią chwilę, to mogła ci ta wiadomość umknąć. Natomiast, jeżeli zapisałeś się odpowiednio wcześniej, to otrzymałeś taką wiadomość, żeby przygotować swoje środowisko laboratoryjne z prostą instalacją Proxmoxa. To jest naprawdę mega banalne. Wystarczy pobrać Proxmoxa ze strony oficjalnej, właśnie Proxmoxa. Zresztą teraz, może sobie to odpalimy. Pokażę ci, jak to wygląda. Daj mi sekundkę. Ok chodzisz na stronę Proxmoxa do sekcji Download i tutaj masz najnowszą wersję. Proxmox Virtual Environment i jak wybierzesz sobie ISO i Midras, to masz do pobrania. Jeżeli jesteś przygotowany, jeżeli masz te obrazy, to pewne rzeczy już będziesz mógł wykonywać w tym momencie razem ze mną. Jeżeli nie, to tak jak mówię, spokojnie. Po pierwsze, postaram się zrobić tak, żeby. Część, nie mówię wszystko. Część na pewno bez tych bonusów na końcu. Zatem część postaram się udostępnić tych warsztatów tak, żeby były one dostępne jeszcze przez parę dni. Zatem będziesz mógł sobie te rzeczy wykonać, ale też zachęcam Cię do tego, żebyś przeszedł to dzisiaj. Bo raz, nie umkną Ci bonusy. A dwa. Będziesz mógł też zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o yy, pracę z Proxmoxem, co to właściwie jest ten Proxmox, i będzie ci też łatwiej później nadrobić. Przede wszystkim dlatego, że też jak dzisiaj załapiesz tą teorię, zrozumiesz, czym jest Proxmox, to będzie ci później łatwiej. Dobra. Lecimy dalej. Czym jest wirtualizacja? Co prawda, też już ostatnio w ramach newslettera wysłałem materiał, e, link z filmem, który to lepiej omawia. Teraz omówimy sobie tylko w skrócie, czym jest ta wirtualizacja. E, przede wszystkim, jeżeli. Nie wiesz, czym jest sam Proxmox, to możesz to też nadrobić w dosyć prosty sposób. Wejdź na YouTube, na mój kanał, wpisz Arkadiu i następnie Proxmox. Wyszukaj filmy dotyczące Proxmoxa, ewentualnie, ewentualnie playlistę nazwaną Wirtualizacja. Tam znajdziesz materiały, które do tej pory nagrywałem już o Proxmoxie. Natomiast przede wszystkim, Wirtualizacja opiera się na stworzeniu wirtualnych serwerów, jak również zasobów, komputerów, sieci wewnątrz fizycznego serwera. Przykładowo, tak jak tutaj teraz widzisz, masz jeden serwer z takimi zasobami: 64 GB, pamięci RAM, 16 CPU i 10 TB na dysku. I teraz, wewnątrz fizycznego serwera możesz stworzyć sobie kilka mniejszych maszyn. I podzielić je. Przykładowo, tak jak tutaj masz taki serwer, możesz go podzielić na kilka instancji, na kilka maszyn wirtualnych i na nim, na tych instancjach, na tych serwerkach wirtualnych instalować wszelkiego rodzaju oprogramowanie i usługi, jak na przykład nie, system CRM, poczta firmowa, kontroler domeny Active Directory, system RP, cokolwiek sobie zapragniesz. Taka takie każde pokrojenie takiego serwera może być osobnym systemem i też osobną aplikacją. I tu też należy pamiętać o tym, że normalnym funkcjonowaniem infrastruktury w przeszłości, gdy głównie staraliśmy się uruchamiać aplikacje i różne rozwiązania, systemy na serwerach fizycznych, to niestety wraz z rosnącą ilością usług uruchomionych na maszynie wzrastała też podatność na awarie, no i tym samym zmniejszała się wydajność. Dodatkowo Musisz mieć zawsze pewność, że instalacja jednej aplikacji nie wpłynie na działanie drugiej. I również tutaj należy pamiętać wtedy, że prace serwisowe jednej z tych aplikacji wiążą się również często z zatrzymaniem usług pozostałych aplikacji. I kolejna sprawa to również, że w przypadku zawieszania serwera automatycznie przestaną na nim działać również pozostałe narzędzia. Zatem można powiedzieć, że to są minusy korzystania. Z typowej infrastruktury, z maszyn fizycznych. Natomiast jeżeli chodzi o wirtualizację, to przede wszystkim tutaj rozwiązaniem, na tą sytuację, o której przed chwilą sobie pomówiliśmy, jest wykorzystanie systemu do tworzenia serwerów wirtualnych. Dzięki temu możesz swoje zasoby podzielić i zoptymalizować i tym samym też wykorzystać je jako oddzielne serwery. Upraszczając, dzielimy taki serwer na wiele małych wirtualnych. Można powiedzieć, że coś na zasadzie. Kroje na tortu, każdy dzielny kawałek tortu to jest maszyna. Przykładowo, zasoby można podzielić następująco, tak jak widzisz w tym momencie, te wcześniejsze zasoby. Podzieliliśmy sobie na trzy maszyny. Każdy, każdy ten, ten klucz, jak można powiedzieć, jest osobnym serwerem wirtualnym, i każdy z nich ma raz przypisaną pamięć RAM, przypisaną ilość CPU, jak również przypisaną przestrzeń na dysku. Natomiast pozostałe zasoby, które gdzieś tam sobie oszczędziliśmy, albo czekają na inne rozwiązania, na inne serwery, możemy je w jakiś sposób wykorzystać. Ewentualnie, jeżeli któraś z tych maszyn będzie potrzebowała więcej zasobów, no to przepiszemy sobie to, co znajduje się tu. Mamy wtedy takie rozwiązanie. Zasoby są pięknie podzielone, każdy korzysta z tego, do czego ma dostęp. Dodatkowo mamy jeszcze coś na zasadzie, można powiedzieć, chmury prywatnej, bo mamy resztę zasobów czekających dostępnych w razie potrzeby, na tym nie mamy tutaj takich ograniczeń, jak w przypadku instalacji oprogramowania na jednym serwerze fizycznym. Zresztą teraz pokażę Ci, jak to jest zbudowane na jednym z hypervisorów u mnie, jedna z maszyn, można powiedzieć laboratoryjnych, ona stoi u mnie w biurze. Pokażę Ci, jak można wykorzystywać już w praktyce tego typu rozwiązania. To, co teraz widzisz, to przykład jednego ze środowisk, jakie zbudowałem na Proxmoxie. Jest to bardzo standardowe środowisko, zaledwie jeden node, bez żadnego klastra, ale jest kilka przykładów, kilka maszyn, na podstawie których mogę Ci już pewne rzeczy opowiedzieć, zademonstrować i przede wszystkim też możesz sobie już na tym etapie wyobrazić, jak można wykorzystywać Proxmoxa. Bo tutaj warto pamiętać o tym, że Proxmoxa możesz zarówno wykorzystywać jako środowisko laboratoryjne, jak i też środowisko produkcyjne, bo to jest w pełni funkcjonalny system operacyjny. Możesz stawiać na nim środowiska produkcyjne. Ważne jest, żeby to było wszystko zabezpieczone, zarchiwizowane i jak najbardziej będzie ci się spisywało tak, jak tego potrzebujesz. Oczywiście po przydzieleniu odpowiednich zasobów. Natomiast w tym momencie pokażę Ci przykłady, jak można tego Proxmoxa wykorzystać, co można na nim zbudować i tak jak w tym momencie widzisz, chociażby mam tu Kilka serwerów, widzisz teraz Target 1, Target 2, to są moje maszynki Linuxowe, tam jest CentoS, tam nic specjalnego nie ma. Zresztą dalej, jeżeli chodzi o zabicia, tutaj też jest CentoS. Kolejna maszyna, czyli Windows Server 2019, czyli jak zapewne się domyślasz, na tej maszynie wirtualnej jest uruchomiony Windows Server. Zresztą, jak go sobie uruchomimy, to za chwilę będzie ten Windows Server widoczny. Okej, okay, niech Windows Server się miętrze się załaduje, ale co tu jeszcze mamy ciekawego? Jest na przykład maszyna, system operacyjny MikroTika, tak, bo można też zainstalować system operacyjny MikroTika. To mi się przydaje do różnych celów, czasami raz, żeby coś przetestować, ale najczęściej wykorzystuję raz, tą maszynę 105 i z tą maszynę 103. Jeżeli tworzę jakieś szablony do monitoringu, na przykład MikroTika czy sieci, potrzebuję coś przetestować na SNMP, to zamiast bawić się z fizycznymi urządzeniami, to po prostu wirtualizuje sobie system operacyjny, który normalnie jest zainstalowany na urządzeniach sieciowych, i po prostu to wykorzystuje sobie wtedy do przetestowania pewnych rzeczy. Zresztą 106 to też jest CHR, bo system MikroTika to jest dokładnie Cloud Hosted Router, czyli ten CHR, i na tych dwóch maszynach mam właśnie ten system do testów. 107 to Ubuntu, a 108 to jest jeszcze inna instancja Proxmoxa. Dokładnie tak, jest hypervisor zainstalowany w hypervisorze, bo tutaj ważna jedna rzecz na wszelkiego rodzaju systemy typu Proxmox czy VMware czy parę innych rozwiązań mówi się właśnie hypervisor. Zatem mamy tutaj system do wirtualizacji zainstalowany w systemie do wirtualizacji. Jak widzisz w tym momencie ten nasz Windows Server już się uruchomił. Jest to nawet taki przycisk konsol, gdzie możesz podejrzeć co tu dokładnie się dzieje. Czyli można powiedzieć taki wirtualny pulpit po prostu. I teraz jeszcze, co tu można stworzyć dodatkowego? Przykładowo dodam, że na Ubuntu i na Target 2 mam dodatkowo jeszcze zainstalowanego Docker'a. Jeżeli coś potrzebuję przetestować na Dockerze, to właśnie tego systemu używam. I teraz jedna bardzo ważna rzecz, bo cały czas słyszysz, że pewne rzeczy testuję. Jak najbardziej ten serwer jest akurat zbudowany do środowiska laboratoryjnego, gdzie pewne rzeczy testuje. Ale tutaj ważna jedna bardzo rzecz. Musisz sobie zdawać sprawę, że to jest rozwiązanie, które na spokojnie możesz stosować w środowisku produkcyjnym, w biznesie. To jest świetny system, którego możesz na swoje potrzeby dostosowywać. Aczkolwiek oczywiście tutaj też warto pamiętać o tym, że możesz wykorzystywać chociażby właśnie do nauki, jako laboratorium, czy nawet do archiwizacji i szybkiego odtworzenia, bo pamiętaj o tym, że wszystkie. Komputery, serwery możesz w dosyć szybki sposób zwirtualizować, niezależnie od tego, czy korzystasz w tym momencie z innego hypervisora to możesz sobie swoje dyski, chociażby z VMware przekonwertować do Proxmoxa. Ale jest taka fajna opcja, która się nazywa Physical to Virtual P2V. I co to robi? Przede wszystkim, gdybyśmy tą operację odpalili na naszym komputerze, na tym, na którym teraz pracuję na Windowsie, to utworzyłby mi z tego właśnie systemu operacyjnego zainstalowanego na fizycznym komputerze maszynę wirtualną, taki dysk wirtualny, który następnie mógłbym zamontować wewnątrz Proxmoxa i odpalić go jako maszynę wirtualną. Na tym to też jest bardzo dobre związanie do tego, żeby chociażby wykonywać Kopie pewnych systemów, a gdy uszkodzony zostanie na przykład serwer, na którym dany system pracuje, to dosyć szybko możesz później otworzyć ten system w postaci wirtualnej maszyny, przydzielić tej maszynie tyle zasobów, ile masz, i udostępnić użytkownikom. I naturalnie, jeżeli masz osobny serwer fizyczny z pewną liczbą zasobów, i następnie otworzysz to już z ograniczoną liczbą zasobów, na przykład z mniejszą liczbą pamięci RAM, ze słabszym procesorem, i następnie taką maszynę udostępnisz użytkownikom, to Trzeba liczyć się z tym, że będzie to działało wolniej, będzie ta aplikacja słabiej dostępna generalnie będzie wolniej działała dla użytkowników. Z tym trzeba się liczyć, ale jeżeli mamy tutaj wybór pomiędzy tym, że w ogóle nie działa jakiś system czy serwer, a mamy rozwiązanie w postaci wirtualnej maszyny, tymczasowo odtworzonej na hypervisorze i przede wszystkim dosyć szybko, to wydaje mi się, że każdy będzie zadowolony z tego, że ta maszyna w ogóle działa i że może na niej pracować. Zatem warto tym pamiętać. Zresztą nawet, warto pamiętać też o kontenerach, możesz stworzyć swój serwer w postaci kontenera i gdy już nastąpi jakaś awaria i masz dane z serwera, na którym jest awaria zbackupowane, to możesz uruchomić na szybko kontener i następnie podmontować te dane, które masz z backupu na nowym serwerze, szybko uruchomionym z kontenera. Nie musisz wtedy wykonywać na bieżąco tych wszystkich kopii w postaci chociażby p 2 v Zatem tu, jak najbardziej, też można to stosować. No ale naturalnie, też, jeżeli już mówimy o kopii zapasowej, to trzeba pamiętać o tym, że każda z tych maszyn dosyć szybko może backupować, wykonywać kopie, dosyć szybko odtwarzać, ale tym się jeszcze zajmiemy. Okej, okay. zatem tak to wygląda. To teraz, jeżeli zastanawiasz się, jak zacząć z wirtualizacją, to przede wszystkim możesz, tak jak ten pan, tak, no można. Eee, można się uczyć, można się rozwijać. rozwijać. Eee, powiem ci jak to u mnie wyglądało jeżeli chodzi o wirtualizację bo sam można powiedzieć że totalne początki z wirtualizacją mnie odbywały się już w liceum kupę lat temu nawet nie pamiętam dokładnie jaka to była wersja VMware ale to był VMware Workstation jeszcze w liceum bawiłem się znaczy bawiłem się upczyłem się linuxów no i z linuxami jeżeli chcesz poznać różne dystrybucje chcesz to wszystko uruchamiać to jest taki problem, że albo musisz uruchamiać CD, taki system, albo reinstalować. I za każdym razem reinstalować komputer, system po to, żeby przetestować różne dystrybucje, raczej miło się z celem. Na tym robiłem to tak, że na swoim komputerze uruchamiałem VMware Workstation, następnie uruchamiałem na nim maszyny wirtualne, na którym były różne dystrybucje Linuxa. I tak można powiedzieć, że to się zaczęło właśnie od tego momentu. Natomiast później były oczywiście różne inne rozwiązania. Jak na przykład trafiłem już do pierwszej firmy, w której zdobywałem doświadczenie w IT, był taki problem, że nie zawsze do wszystkiego byłem dopuszczany. No i teraz co robi taki człowiek, który znajduje pracę, chce się uczyć, chce się rozwijać, ale ma na przykład na całą admina, który mu nie pozwala, który boi się, że ten człowiek, ten, który dopiero zaczął, nauczy się to co on i mu kradnie fuchę. Niestety często są takie głupie obawy ludzi. No i co robiłem? Przede wszystkim słuchałem, wypatrywałem, co on tam robi, co ten admin robi. Jak tylko mogłem za jego plecami zerkać, co tam się dzieje na jego komputerze, ewentualnie podpytywałem i jak mi mówił, że na przykład ty, a to jest Active Directory, tutaj coś robię, nie? To co ja robiłem Wracałem później do domu, odpalałem maszynę wirtualną i w ramach tej maszyny wirtualnej instalowałem później Windows, na tym Active Directory i uczyłem się Active Directory. Tak samo z masą innych rozwiązań. Było jakieś GPO po drodze, serwery plików, chociaż to akurat banalna sprawa, ale też, żeby wejść bardziej w zaawansowane szczegóły, no to trzeba było postawić pewne rzeczy, uruchomić, pobawić się. Tak samo też z serwerami Linuxa, żeby się nauczyć, jak to wszystko funkcjonuje. To idealnym rozwiązaniem było właśnie uruchamianie maszyn wirtualnych. No i tak się właśnie uczyłem. Najpierw dla siebie, później już w pracy, jak już w drugim, w drugim miejscu pracy okazało się, że jest konkretna. Serwerownia z maszynami wirtualnymi, i dali mi do tego dostęp. No to wtedy już się działo. Wtedy już można było naprawdę się rozwijać. E, oczywiście to już był inny poziom, bo to już było konkretne rozwiązanie serwerowe, ale no dla mnie to było mega. Do tej pory to wspominam. E, super sprawa, szczególnie, że tych serwerów było wtedy. Nie, ojej, nie pamiętam dokładnie, ale 700, 800, jakoś tak. Zatem można powiedzieć, że dla początkującego adepta. Sztuki wirtualnej, tak, początkującego admina, było to coś ekstra. No teraz można powiedzieć, że już takie cyfry nikogo nie zaskakują, ale wtedy to było coś. No i też, przede wszystkim, do tej pory cały czas wykorzystuję wirtualizację, przede wszystkim do nauki pewnych rzeczy. Jak chcę coś zobaczyć, coś sprawdzić, nie wiem, jakieś nowe rozwiązanie sobie wdrożyć, to testuję. Tak samo. Jak niektórzy się mnie pytają, jak na przykład uczyć się Linuxa, niektórzy pytają o Kali Linuxa, chcą się uczyć Kali Linuxa, inni się pytają o automatyzację, Zabbixa. I to wszystko można postawić, uruchomić w ramach maszyny wirtualnej. Oczywiście też uczyć się, testować. Zatem to jest według mnie najlepszy sposób, żeby tego wszystkiego się uczyć. A przy okazji, jak już uruchomisz u siebie takiego na przykład Proxmoxa, to uczysz się też wirtualizacji, a to jest bardzo cenna umiejętność. Można powiedzieć, że w tym momencie podstawowa. Dobra, ale mówimy teraz o tym, że dobrze jest uruchomić swoją maszynę wirtualną, swój serwer do wirtualizacji, ale może się zapytać, jak wygląda sprawa z wymaganiami sprzętowymi. Zatem teraz omówimy sobie kwestię tego, jak wygląda sprawa wymagań sprzętowych. Najłatwiej i najszybciej można sprawdzić wymagania sprzętowe na oficjalnej stronie Proxmoxa, bo to oczywiście. Że teraz powiem Ci, że jest wymagane tyle i tyle ramu, tyle i tyle dysku twardego, to to może się zmienić za jakiś czas i za kilka miesięcy, kilka lat te wymagania mogą być zdecydowanie inne. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te wymagania? To minimum wygląda następująco. Wymagany jest procesor 64-bitowy, właściwie tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne wymagania na potrzeby Laba, minimum 1 GB pamięci RAM, tylko od razu powiem, że no, to jest ostateczność 7 GB ramu to jest naprawdę mało, i w naszym przypadku będziemy tworzyć po kilka maszyn wirtualnych. Zatem dobrze by było, żebyś miał trochę więcej, no przynajmniej te 4 GB ramu, minimalnie, totalnie minimalnie 2 GB, bo tutaj trzeba pamiętać, że to są wymagania, jakie konieczne są do obsługi systemu, ale oczywiście im więcej maszyn wirtualnych uruchamiamy, tym więcej zasobów potrzebujemy, tym mocniejszy procesor, tym też. Więcej pamięci RAM, tym więcej dysku twardego. Zatem, no tutaj wszystko będzie zależało od tego, jakie maszyny wirtualne będziemy tworzyli, bo należy pamiętać o tym, że każda maszyna wirtualna, czy to Windows, czy to Linux, ma też swoje wymagania i chociażby w przypadku Linuxa dobrze jest, żebyś mógł na każdą maszynę przeznaczyć przynajmniej te 10 GB dysku twardego, przynajmniej ten 1 GB pamięci RAM, w ostateczności te 512 MB, ale to już będzie no dosyć wolne, zatem no takie totalne minima. Natomiast jeżeli chodzi o te rekomendowane wymagania, no to tutaj jest już troszeczkę więcej, chociażby masz informację o tym, że pamięć, przynajmniej 2 GB Zatem tu trochę oczekiwania są większe, warto się z tym zapoznać. Swoją drogą zostawię link do tego artykułu w notatkach. Możesz wejść, kliknąć sobie i zajrzeć, jakie są rzeczywistości wymagania, ale tak jak mówię, no warto pamiętać o tym, że im więcej maszyn będziesz odpalał, tym te wymagania będą rosły. Tak samo też Windows ma swoje wymagania. Zatem wszystko zależne jest od tego, jakie maszyny wirtualne będziesz używał. I ja ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten laptop, jeżeli Mówimy o Linuxie. Tutaj, jak mówię, przynajmniej te 10 GB dysku twardego dobrze jest, żebyś na każdą maszynę przeznaczył 1 GB pamięci RAM. Natomiast o Windows tutaj już przynajmniej te 20 GB dysku twardego. I też, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to na taką maszynę przeznaczyć 4 GB pamięci RAM. Ok, zatem tak to wygląda, jak widzicie, nie ma tutaj dużych wymagań. Zapoznaj się z tym proszę. No i cóż, i przechodzimy dalej. Mamy zatem w tym momencie uruchomiony serwer ProxMox, a jesteśmy zalogowani do dashboardu. To, co na początek jest najważniejsze, to to, że sam dashboard ProxMox dzieli się na kilka sekcji. Przede wszystkim masz jedno pole, po lewo, gdzie masz możliwości podejrzenia, konkretnych funkcjonalności ProxMoxa, przede wszystkim masz Server View, następnie po lewej stronie masz folder view, następnie Storage. I jeszcze pool view. Dokładnie te pozostałe opcje omówimy w dalszej części kursu, natomiast też skupimy się na server view. I to, co masz poniżej, to przede wszystkim pierwsza opcja data center, czyli nasz zasób główny, nasz data center zbudowane z jednego lub większej liczby klastrów. W tym momencie mamy jednego klastra, po prostu grupa 2. Z czasem to się zmieni, dobudujemy kolejne klastry, ale co najważniejsze, jeżeli klikniesz Następnie na no to grupa 2 to rozwiną się dwa zasoby dyskowe. Dlaczego tak jest? O tym Ci jeszcze opowiem. Na razie skupmy się na podstawach i na tym, co tutaj widzisz w dashboardzie. Przede wszystkim, jeżeli klikniesz sobie prawym przyciskiem myszy na grupa 2, to już masz pewne funkcjonalności, jak na przykład możliwość stworzenia wirtualnej maszyny, ewentualnie konteneru, zatrzymania też tych zasobów. Zatem tego będziemy już za chwilę używać. Ale jeszcze zróbmy sobie przegląd tych opcji, które znajdują się po prawej stronie i tutaj też warto, żeby zwrócić uwagę na to, że jak klikniesz na przykład na grupa i później jak jeszcze klikniesz na maszyny, które tu będą się znajdowały wewnątrz tego noda, node, czyli nasza część klastra, bardzo błogiego klastra, no bo sorry, ale mamy tylko jedną maszynę w tym momencie, jeden serwer, więc w sumie można powiedzieć, że ten klaster nie istnieje, ale... No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak, rzeczywiście to jest skonstruowane. Zatem mamy tego ubogiego klastra zbudowanego na zaledwie jednym hoście. Ale przejdźmy do konkretów, bo. Przede wszystkim, jak tutaj widzisz, masz sporą liczbę opcji. Jak klikniesz na Data Center, one delikatnie się zmieniają. Niektóre opcje nie dotyczą Noda, dotyczą np. Data Center. Zatem warto tutaj przejść sobie do tych opcji, poprzeglądać. Przede wszystkim pierwsza opcja z brzegu, czyli Search, gdzie masz dodatkowo jeszcze wymienione te zasoby, które znajdują się po lewej stronie, masz summary. Czyli taki można powiedzieć, że delikatny podgląd na zasoby, też w pewnym sensie wstęp do monitoringu, ale oczywiście tutaj w tym momencie nie mamy żadnych powiadomień, jest po prostu podgląd, status na to jakie są, ile jest pamięci zużytej, jakie tu są zasoby zużywane, zatem jak widzisz w tym momencie nie jest dużo i też mamy informacje o nodach. Jest też sekcjach cluster, to będziemy wykorzystywać przy okazji budowy klastra. Jest też CEP, czyli dosyć ciekawe rozwiązanie do alokowania zasobów, o to też sobie omówimy w trakcie kursu. Jest też zakładka Option, tutaj też możesz pewne rzeczy modyfikować, aczkolwiek na razie na Twoim miejscu bym tego nie ruszał. Na razie najważniejsze jest to, żebyś sobie przejrzał, zobaczył, jak to wygląda. Możesz oczywiście wejść do edycji, pewne rzeczy zmieniać. Przede wszystkim mamy tu opcje, które ustawialiśmy podczas instalacji, jak na przykład wersja klawiatury. Masz też e-mail. Zatem mamy tutaj pewne rzeczy, które już wcześniej konfigurowaliśmy. Mamy też storage, i w tym momencie dwa zasoby: local i local LVM. I tutaj też masz jasny podział na to, do czego służą te konkretne zasoby. Oczywiście możesz dodawać kolejne, możesz usuwać, możesz je modyfikować, ale tym jeszcze się zajmiemy w dalszej części kursu. Natomiast w tym momencie najważniejsze jest to, żebyś wiedział, że na storydżu lokal znajdują się chociażby pliki z backupem, ISO image, zatem wszystkie te dyski ISO, które wgrasz na swój serwer, trafią właśnie do tego storydżu, jak również z szablony kontenerów, też bardzo fajna opcja, to też Ci będę pokazywał. Natomiast drugi zasób to są już imidże dysków, już naszych maszyn wirtualnych, czyli jak stworzysz maszynę wirtualną, to ona będzie miała wirtualny dysk, taki image dysku można powiedzieć image, z angielskiego to jest obraz i ten obraz będzie przechowywany właśnie na lokal LVM, jak również też będą zapisywane tutaj nasze kontenery. To zobaczysz wszystko za chwilę w praktyce. Jest też sekcja backup. Możesz kliknąć sobie AD, pokonfigurować backup. Tym też się zajmiemy. Jest też oczywiście opcja replication, ale, no właśnie, ale. Replication needs at least two nodes, czyli ten nasz klaster, tak jak wspominałem przed chwilą, jest o tyle ubogi, że ma jednego noda no, czyli może być taka część klastera, no i w tym momencie replikacji sobie nie zbudujemy, bo nie ma na co, ale spokojnie to też jeszcze przyjdzie. Jest też zakładka Permission, gdzie dodajemy użytkowników grupy, czyli można powiedzieć taka standardowa praca w roli administratora, gdzie musimy nadać uprawnienia. High Availability, zakładka, gdzie będziemy budować wysoką dostępność naszego serwera, zakładka Acme. Akurat Akmet to jest nowość w wersji 70. Zatem jeżeli używasz wcześniejszej wersji, to tego nie zobaczysz. Przede wszystkim jest to wtyczka do tworzenia certyfikatów SSL, bardzo fajna funkcjonalność, o tym później. Do tego jeszcze nasz firewall, czyli zapora ogniowa, metric server, czyli sekcja do budowania chociażby wykresów. Możemy tutaj utworzyć konkretne metryki. Wykorzystując zasoby do budowania tego typu widoków, plus opcja support w tym momencie nie mamy subskrypcji, więc nie możemy skorzystać z supportu. Oczywiście, jak rozwiniesz tą wersję Grupa 2, to tutaj pewne opcje dojdą, jak na przykład, chociażby w system masz możliwość modyfikować pewne rzeczy, dodać adres DNS. Możesz Modyfikować host, bardzo fajne opcje, szczególnie że masz też Shell'a, zatem możesz już pewne tutaj opcje wykonywać Shell'a. Oczywiście jest też sekcja update, są dyski. Na tym, tak jak mówię, poprzeglądaj tu sobie te wszystkie opcje. Dobra, i przechodzimy do uruchomienia maszyn wirtualnych, bo już. Trochę wiesz, trochę wiesz jak to wygląda, jak to działa, to w teraz wypadałoby uruchomić swoje maszyny wirtualne. Zatem zobaczysz jak to wygląda, jak wygląda budowanie od zera. Zatem jeżeli masz przygotowane Proxmoxa w tym momencie, to możesz postępować tak jak ja i wykonywać pewne rzeczy, będziesz miał uruchomioną w tym momencie pierwszą maszynę wirtualną. Zatem nie przedłużając, przechodzimy do działania. Pierwsze co musisz zrobić, żeby utworzyć maszynę to przejść do tej sekcji po lewo, gdzie masz Data Center i przede wszystkim Server View i kliknąć prawym klawiszem myszy na ten node i następnie wybrać Create VM, czyli wirtualna maszyna, VM, Virtual Machine. Ewentualnie możesz to zrobić w tym miejscu. Masz taki piękny przycisk niebieski Create VM no i właściwie może ten przycisk w tym momencie wybierzemy, aczkolwiek nie ma znaczenia, w którym miejscu klikniesz na utworzenie wirtualnej maszyny. Wyskoczy następujące okienko: Create Virtual Machine, gdzie masz kolejne zakładki, które musisz pokonfigurować, powypełniać. Bardzo prosty kreator, coś mega przyjemnego, nic skomplikowanego. I przede wszystkim w pierwszym polu musisz nadać podstawowe parametry naszej maszyny, jak chociażby ID. Tego akurat zachęcam i zalecam nie zmieniać. Lepiej postępować numerycznie, tak jak chociażby w bazie danych, gdzie mamy konkretne klucze, każdy ma swój numer, ewentualnie. Tak, jak chociażby z fakturowaniem. Każda kolejna faktura ma swój następny numer. Zatem nie modyfikujmy tego, niech zostanie 100, chyba że wolisz jakąś inną numerację użyć. Ewentualnie w przyszłości, jeżeli będziesz miał NODY, to wtedy możesz w jakiś sposób sobie to oznaczać. Na przykład node 1 będzie jedyneczką, i dalej będziesz wtedy jechał kolejnymi numerami. Ale w tym momencie zostawimy 100. Wybierzemy name, i niech to będzie na przykład pierwsza maszyna. Możesz rzeczywiście nadać jakąś inną nazwę. Tutaj już sam zdecyduj. Następnie Rezowus Pool w tym momencie nie mamy nic do wyboru na temat tej opcji. Jeszcze pomówimy sobie później. To, na co zachęcam, żebyś zwrócił uwagę, to jest jeszcze Advanced, gdzie masz dodatkowe opcje, które możesz skonfigurować jak chociażby uruchamianie od razu po instalacji, ale tymi opcjami też się zajmiemy w dalszej części kursu. Na razie zróbmy podstawy. Na tym odkliknijmy ten Advanced, przejdźmy dalej. Teraz. Musisz wskazać ISO lub płytkę z systemem, który będziesz chciał zainstalować na tym serwerze. W tym momencie jeszcze nie podejmujmy żadnej decyzji. Zróbmy, można powiedzieć, wirtualną maszynę bez zobowiązań. Nie decydujemy się w tym momencie na żaden system. Nie będziemy wskazywać żadnej płytki. Jedynie zwróć uwagę na to, że możesz wprowadzić płytkę image ISO z dysku, który w tym momencie jest oznaczony jako lokal z tego naszego storageu, który zajmuje 100 GB, ewentualnie. Wybrać fizyczny napęd CD, DVD, który znajduje się w Twoim serwerze, w Twoim komputerze, albo wybrać Do Not Use Any Media. Na razie taką opcję zaznaczymy, ale zwróćcie uwagę na to, że po prawej masz możliwość wybrania systemu operacyjnego, jaki chcesz używać na swojej maszynie Linux, Windows, różne kategorie. Zatem to też warto mieć na uwadze, a to dlatego, że system wtedy dostosowuje pewne ustawienia pod konkretne wymagania, jeżeli to będzie Linux, to ta konfiguracja będzie wyglądała trochę inaczej, jeżeli Windows też będzie wyglądała inaczej. Następnie przechodzimy na Next. Mamy ustawienia w tym momencie karty graficznej, tego nie zmieniajmy. Jest też SCSI Controller, tutaj też nic nie zmieniajmy na razie, QEMU Agent też nie. Następna sekcja też dotyczy wyborów dysków i konfiguracji dysków, jak chociażby cache, różne formaty dysków. Tym na razie nie będziemy się zajmować. To Ci jeszcze dokładnie opowiem, omówię różne rodzaje dysków w Proxmoxie i też... Przy korzystaniu z metod wirtualizacji. Później na razie ważne jest to, że zostaw te parametry standardowe, chyba, że już masz pewne doświadczenie, chcesz tu sobie zmodyfikować coś, tak najbardziej wybierz inny dysk, a na razie zrobimy podstawową konfigurację, po prostu dyskazji. Może wielkość sobie zmodyfikujmy. Nie ma potrzeby 32 GB, bo to jest właśnie miejsce, gdzie wskazujesz wielkość dysku. 32 nie jest w tym momencie potrzebne, chyba że będę chciał od razu uruchomić Windows. To daj sobie więcej, przynajmniej te 20 GB. Na początek, może postawimy Linuxa i przeznaczymy sobie na to tylko 10 GB. To, na co jeszcze warto zwrócić w tym momencie uwagę, to zakładka Storage i jak sobie rozwiniesz to pole, to zobaczysz, że mamy tutaj dostępny lokal LVM, czyli ten nasz Storage o wielkości prawie 370 GB. I tak samo z czasem, jak będziemy dodawać kolejne Storage, to one na tej liście nam się będą pojawiały. Dlaczego o tym mówię? Po prostu Ci zwracam uwagę na to, że w tym miejscu, w tej zakładce masz ten dysk 370 GB, natomiast zakład zakładce OS jak tu wybierasz ISO, to masz ten storage 100GB. Dobra, wróćmy do harddisku, dajmy 10GB, kliknijmy Next. Następnie CPU. Zostawię jeden core, ale mam nadzieję, że jak się domyślasz w tym momencie, jest to pole do wyboru konkretnego procesora, możesz wybrać konkretny procesor, jakiego używasz. Ja zostawię w tym momencie domyślną opcję. Zostawię też jeden socket, jeden core. Natomiast jeżeli masz większy zasób, chcesz przeznaczyć teraz trochę więcej mocy, chcesz postawić jakiś bardziej wydajny serwer, to nie ma problemu, żebyś tą opcję rozbudował. Klikamy Next i pole do wyboru pamięci. 2048 możesz to rozbudować. 2048 MB, czyli naturalnie 2 GB. Ja to zmodyfikuję do 1024, zostawię 1 GB, uruchomię na początek prostą maszynę z Linuxem, z bardzo podstawowymi parametrami, gdzie tych zasobów nie potrzebujemy w tym momencie dużo. Kolejna zakładka, czyli sieć, możesz zaznaczyć, że nie chcesz używać sieci. Ja bym chciał, czemu nie? Lepiej teraz niż później to konfigurować. Masz możliwość już w tym momencie wyboru mostku w naszym ProxMoxie. Całymi tymi konfiguracjami sieciowymi zajmiemy się w dalszej części kursu. Dobudujemy sobie konkretne sieci wirtualne, natomiast w tym momencie zostawimy tą domyślną konfigurację. Nie, nie będziemy też modyfikować ustawień, jeżeli chodzi o wybór karty sieciowej, ale warto, żebyś zwrócił też uwagę, że możesz wybrać konkretny rodzaj karty sieciowej ale w tym momencie po prostu postawimy na wirtualizacji naszej karty sieciowej, tak żeby ona była połączona z naszą wirtualną siecią Proxmoxa. Jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę na to, że możesz od razu przypisać sobie jakiś adres MAC. Ja w tym momencie nie będę tego modyfikował. Klikamy Next i mamy delikatne podsumowanie tego, co tutaj sobie skonfigurowaliśmy. Jak widzisz, też jest informacja o sieci, którego mostku naszego w Proxmoxie używamy i którego Firewall'a. Klikamy Finish. Maszyna jest budowana. Jak widzisz, w tym momencie jeszcze mamy tutaj taki status, znak zapytania, że jeszcze to trwa. Długość tworzenia takiej maszyny zależy od dwóch rzeczy. Raz, jakie masz zasoby na swoim serwerze, a druga sprawa, jak bardzo rozbudowaną maszynę założyłeś. Jeżeli oczywiście użyłeś przykładowo większego dysku twardego, no to wtedy ten proces może zająć trochę dłużej. Ok, mamy w tym momencie maszynę utworzoną to możemy ją po prostu wystartować. Oczywiście w tym momencie jeszcze niewiele tu się wydarzy, bo nie mamy na niej żadnego systemu, nie mamy podłączonej żadnej płytki, ale w tym momencie mamy coś, co można by powiedzieć czystym komputerem z dyskiem twardym, bez żadnego systemu operacyjnego, bez żadnej płytki. Jak klikniesz sobie na konsol, to wyskoczy konsola, gdzie jest coś na zasadzie BIOSu. Jak widzisz w tym momencie BIOS Nasz komputer wirtualny wychwycił, że nie ma żadnego systemu do zbutowania, zatem w tym momencie jest on cały czas w trybie uruchamiania. Możesz wcisnąć s Esc, żeby przejść do opcji butowania, no ale tak to w tym momencie wygląda. Po prostu czysty komputer. Oczywiście masz tutaj po lewej stronie różne opcje. Ja chociażby możesz w tym momencie zmodyfikować nasz hardware. Możesz przejść do CD/DVD i teraz zmodyfikować tą opcję, wybrać jeszcze raz jakiś obraz. ISO, możesz wybrać płytkę, ale w tym momencie jeszcze nie będziemy tego zmieniać. Możesz zajrzeć ażby do tego, jak wyglądają logi maszyny, może wykonać snapshot, ale o tych opcjach jeszcze sobie pomówimy. Mamy w tym momencie gotową jedną maszynę. id to nazwa, jeden maszyna. U ciebie to naturalnie może wyglądać inaczej. Teraz wypadałoby zrobić coś konkretnego na tej maszynie, bo mamy gołą, pustą maszynę bez żadnego systemu operacyjnego. Zatem, jak zapewne się domyślasz, w tym momencie. Zainstalujemy na niej jakiś system, ale mimo wszystko, zanim jeszcze do tego przyjdziemy, to warto znać takie chociażby totalne podstawy na temat użytkowania tej maszyny. No, przede wszystkim po prawej stronie panelu masz kilka przycisków, jak na przykład start, shutdown, jest też konsola. I to można powiedzieć, że jest taka baza tego, żeby maszynę obsługiwać. Jak zapewne się domyślasz, start służy nam do uruchomienia maszyny. To działa tak samo jak w przypadku komputera fizycznego czy serwera fizycznego. Podchodzisz, wciskasz przycisk, maszyna zostaje uruchomiona. Naturalnie w tym przypadku akurat start odpowiada za zwirtualizowanie wciśnięcia przycisku. W tym przypadku mamy po prostu przycisk, następnie możesz użyć shutdown, ale oczywiście lepiej używać wewnętrznych mechanizmów do wyłączania systemu. I wszystko też zależy od tego, jaki system będziesz używał, czy to będzie Linux, czy to będzie na przykład Windows. To naturalnie schematy wyłączania tych systemów wyglądają troszeczkę inaczej. Jest odpowiedni przycisk, ewentualnie konkretna komenda w tym systemie, żeby tą maszynę wyłączyć. I oczywiście to bardziej polecam. To jest bardziej przycisk taki awaryjny, tak jakbyś wyjmował wtyczkę z prądu. Wtedy gasisz prąd, maszyna przestanie działać, ale oczywiście lepiej ją gasić poprawnie, samego poziomu systemu operacyjnego. Dobra, ale teraz tak, mamy tą maszynę, ale. No Tak jak mówię, nie ma na nie żadnego systemu, więc dobrze byłoby coś wgrać. To co ja teraz zainstaluję, to będzie to system Oracle Linux. Oczywiście możesz wykorzystać inny system operacyjny, możesz użyć Windowsa, możesz użyć jakiejś innej dystrybucji Linuxa, możesz graficznego Linuxa. Ja w tym momencie skorzystam z Orakla, dlatego że jest to naprawdę dobry system i przede wszystkim bazuje on na Helu, czyli jest to samo z tym, co dzieje się obecnie w Red Hacie. Zatem, jeżeli chcesz się na przykład uczyć Red Hata to taki poligon doświadczany w postaci Oracle Linuxa jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Tak samo jak zresztą inne systemy operacyjne zbudowane właśnie na tym systemie. Ale okej, okay, to nie jest kurs Linuxa. Oczywiście pewne podstawy Linuxa tu się przydają, szczególnie jeżeli chodzi o zarządzanie linii poleceń w Proxmoxie, ale przejdźmy do konkretów. Możesz wejść jak najbardziej na tę stronę, możesz wykorzystać inny system. Ja wykorzystam Oracle Linux. Kliknę teraz pobierz Oracle Linux. I teraz to co wykorzystam to image ISO. Mam nadzieję, że wiesz czym jest ISO image. Ja nie będę w tym momencie dokładnie tłumaczył. Jest to taki obraz, można powiedzieć, płytki, chociaż to też nie zawsze, bo możesz zbudować ISO z wykorzystaniem plików, które znajdują się u ciebie na dysku, możesz stworzyć taki swój image. Przede wszystkim, według Wikipedii, jest to format zapisu danych, dysków optycznych. Możesz poczytać szczegóły na Wikipedii, aczkolwiek podejrzewam, że każdy zdaje sobie sprawę, co to ISO jest, i raczej tutaj nie będziesz musiał tego tematu długo drążyć. W skrócie, można powiedzieć, że tak samo jak te przyciski emulują nam włączanie i wyłączanie komputera, to Disk Image wirtualizuje nam płytkę CD. Ok, zatem przejdę do tego miejsca. I teraz mamy kilka wersji. Oczywiście wybiorę najnowszą, czemu by nie? Wybiorę architekturę i 64 I jeżeli chodzi o to, jaką wersję dysku ISO wybiorę to wybiorę najbardziej podstawową bez żadnych dodatków po prostu boot ISO ona najmniej zajmuje może oczywiście skorzystać z innych ale na przykład ta o ile dobrze pamiętam zajmuje jej około 9 GB natomiast ta wersja najbardziej minimalna zajmuje bodajże 700 MB zatem taką wersję pobiorę zapisuję ten właśnie dysk ISO na swój dysk i po chwili, gdy dysk ISO będzie wygrany już na nas dysk twardy, to wypadałoby teraz przenieść ten dysk do serwera Proxmoxa. Teraz wejdźmy do dashboardu i teraz masz dwie możliwości: albo przejść na zasób dyskowy, ten, który odpowiada za przechowywanie dysków ISO, czyli lokal, i możesz wybrać po prostu klawisz upload, wskazać format ISO image, następnie select file, wskazać ten plik i wybrać otwórz. Tak jak najbardziej możesz zrobić, aczkolwiek to, co ja osobiście preferuję, to preferuję inną metodę, dlatego że możesz po prostu wejść na swój serwer z poziomu SSH i preferuję po prostu wgrywanie na konkretny katalog w Proxmoxie, który odpowiada za składowanie dysków ISO. Jeżeli chodzi o to, jaki to jest katalog, to jest to var, lib, następnie wz, templates. ISO, oczywiście to możesz zmienić w ustawieniach Proxmoxa, aczkolwiek ja wolę akurat w tym przypadku korzystać z domyślnej lokalizacji. Zatem wejdźmy. W tym momencie mamy, można powiedzieć, pustą przestrzeń. I co najważniejsze, możesz oczywiście kopiować te dane z poziomu Explorera. Tak jak na przykład w tym momencie używa MOBA XTERM. To wystarczy, że przeniosę ten dysk ISO w to miejsce. I dysk, i co się kopiuje. Jak widzisz, w tym momencie mamy tu po lewej stronie na dole status, i jak wygląda kwestia kopiowania. W tym momencie 10%. I co najważniejsze, dlaczego tak robię? Dlatego, że jeżeli używamy przeglądarki, to podczas tego procesu może nam coś się nie udać, możemy zamknąć tą kartę. Osobiście wolę właśnie korzystanie z, z połączenia SSH. Dzięki temu nie muszę tego kontrolować, nie muszę na to uważać, to się dzieje w tle. A gdy będzie proces zakończony, to mogę wrócić do pracy i oczywiście tak zrobimy. W takim razie, w międzyczasie, jak ISO wgrywa się na nas serwer, to ja pokażę Ci, jak jeszcze można wykorzystać wirtualizację. Spójrz na to, to co mam tu. To jest Ubuntu, gdzie mamy emulację GTA z PSP. Faktem jest, to teraz działa bardzo wolno, zresztą teraz to wyłączę. Nie, nie ma sensu, żeby mi się tu dźwięk nałożył, ale ważne jest to, żebyś wiedział, że jest taka możliwość. No, możesz sobie uruchomić na swoim serwerze nawet osobną maszynę z chociażby Ubuntu z Linuxem, na którym jest zemulowane PSP. Podejrzewam, że pewnie inne konsole też by się dało. Oczywiście, wszystko zależy od architektury. No, raczej najnowszych konsol nie zemulujesz, ale. Wirtualizacja emulacji, jakkolwiek to brzmi, nie brzmi, można spróbować, tylko oczywiście należy pamiętać o tym, że musisz przydzielić takiej maszynie odpowiednie zasoby. No, bo akurat to, co ja tam uruchomiłem, nie będę ukrywał, to chodzi wolno, bo bardzo małe zasoby przypisałem do tej maszyny, ale, ale ważne jest to, żeby przypisać jej odpowiednie zasoby, dodać GPU, passtru, to dodatkowo zwiększy wydajność. Znaczy, właściwie w tym przypadku to raczej sobie nie wyobrażam, żeby te opcje nie włączyć, ale wszystko po kolei, nie wszystko naraz. I wracamy z działaniem. Możemy teraz odświeżyć zawartość naszego katalogu. Jak widzisz w tym momencie pojawił się nasz dysk Image, który przed chwilą graliśmy Zatem wracamy do naszego panelu Proxmoxa, odświeżmy tą zakładkę ISO Image. Jak widzisz w tym momencie pojawił się dysk X8664, oczywiście ten dotyczący naszego dysku Oracla. W takim przypadku przejdźmy do naszej maszyny i. Odpalmy ją przy wykorzystaniu tego właśnie ISO. Jak to robimy? Przede wszystkim przechodzimy do sekcji Hardware. Wybierasz zakładkę CD-DVD i klikasz Edit. Następnie wskazujesz Use CD-DVD Disk Image File ISO. Wskazujesz Storage, czyli ten, na który wgraliśmy nasz dysk ISO. A następnie ISO Image, czyli ten nas x86. Wybieramy OK. I teraz uruchamiamy naszą maszynę. Naturalnie używamy klawisza start i teraz możemy przejść do konsoli, zobaczyć co tu się dzieje. I jak widzisz w tym momencie pojawiło się pole z instalacją systemu operacyjnego, zatem możemy w tym momencie kliknąć install. I przejść kolejną procedurę instalacji. Oczywiście, czy to będzie Oracle Linux, czy to będzie inny system operacyjny, czy Windows, to będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Oczywiście, teraz tego nie powiedziałem, ale jeżeli chodzi o to posługiwanie się menu, to działa to tak samo jak na standardowym fizycznym komputerze czyli używasz klawiatury, przechodzisz za pomocą klawiatury do kolejnych pól menu, tak jak teraz przeszedłem do klawiszu Install. Natomiast myszka, myszka działa też tak samo, zatem można powiedzieć, że jest to taki wirtualny monitor. Po raz kolejny mamy zwirtualizowany element naszego systemu operacyjnego. Zatem dajmy chwilkę, niech ten instalator się uruchomi. OK, i po chwili mamy uruchomiony nasz instalator. I teraz pobaw się tym, poklikaj sobie. Oczywiście, jeżeli użyłeś innego systemu operacyjnego, to może by to trochę wyglądać inaczej. I teraz, Twoje zadanie jest proste: zainstalować system operacyjny. Ja ci nie będę pokazywał, jak instalować system operacyjny, bo to jest rzecz, można powiedzieć, standardowa, jeżeli chodzi o IT. Liczę, że jeżeli uczysz się wirtualizacji, to umiesz zainstalować ten system operacyjny. Jeżeli jesteś na totalnych podstawach, to po prostu poszukaj instrukcji w internecie. Na Przejdź sobie kolejne te pola, zainstaluj system operacyjny. Oczywiście, jeżeli jesteś totalnie początkujący, nie wiesz jak się zainstalować na system operacyjny, to zgłoś się do mnie, napisz do mnie, że masz ten problem i zaradzimy. Mam instrukcję. Aczkolwiek, tak jak mówię. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, dlatego też polecam, żebyś zainstalował to, co znasz. Jeżeli jesteś człowiekiem od Windowsów, to zainstaluj Windows. Czy to będzie Windows 10 czy Windows Server? Nie ma znaczenia. Jeżeli jesteś człowiekiem od Linuxów, zainstaluj Linux. Taki system, jaki Ci najbardziej odpowiada. Ważne jest to, żebyś w tym momencie miał zainstalowany system operacyjny na swojej maszynie wirtualnej. Lecimy dalej. Pora, zająć się kolejnymi tematami. Co jeszcze nie możemy opowiedzieć, jeżeli chodzi o... O wirtualizację. Wypadałoby również opowiedzieć o sieciach. Zatem, o co chodzi z tymi sieciami? Już ci pokazuję i już omawiamy. Bo, przede wszystkim, jeżeli już mówimy o tworzeniu wirtualnej, można powiedzieć, serwerowni, to jednak musi występować jakaś komunikacja pomiędzy tymi serwerami i masz tu spore możliwości tworzenia. Osobnej wirtualnej sieci. Jak widzisz w tym momencie, jeżeli wejdziesz w ustawienia node'a, od razu dodam node, to można powiedzieć, że jest część klastra. W tym momencie tutaj nie ma żadnego klastra. Jest to, można powiedzieć, jeden data center, czyli taka jakby wirtualna serwerownia, w której jest jeden node. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o Proxmoxa, nie ma problemu, żeby dodać kolejny node i ten tutaj stworzyć sobie klaster, w którym w przypadku awarii jednego noda działanie infrastruktury, działanie tych wszystkich maszyn wirtualnych przechodzi na następny klaster. Dobra, ale co z tymi sieciami? Przede wszystkim, jak wejdziesz sobie w system networks twojego node'a, to masz możliwość utworzenia osobnych VLAN-ów, mostków. Dodatkowych ustawień nie ma problemu, żebyś sobie stworzył switch, swoją sieć. Zatem jest to bardzo fajne przede wszystkim. Raz pole doświadczalne, jeżeli się uczysz sieci, to tu możesz naprawdę spore rzeczy, sporo rzeczy pokonfigurować, potestować. Natomiast, jeżeli już jesteś administratorem, to ważne jest to, żeby zapewnić odpowiednią komunikację, to wszystko odpowiednio pozabezpieczać. Bo tak jak widzisz w tym momencie, masz też firewalla, zatem możesz nadać reguły osobne, podróżne maszyny wirtualne. Zatem tak to wygląda, ale należy pamiętać o tym, że jeszcze jest coś takiego jak Mikrotik. I ta maszyna Mikrotik oparta jest o system tak zwany Cloud OS Router. Cloud OS Router to jest oprogramowanie, które możesz zainstalować na swoim serwerze i co najważniejsze to oprogramowanie zawiera wszystkie funkcjonalności, cały ten pakiet, który zawiera Mikrotik. Podejrzewam, że kojarzysz Mikrotik to jest seria urządzeń sieciowych które oferują dosyć spore możliwości za całkiem fajne pieniądze i co najważniejsze cały ten system operacyjny, który jest grany na tych urządzeniach, możesz sobie pobrać i wdrożyć na swoim serwerze, również dzięki temu wdrożyć funkcjonalność Mikrotika na swoim serwerze, czyli jednocześnie możesz za pomocą tego programowania zrobić ze swojego na przykład, komputera serwera urządzenie sieciowe, czyli zaawansowany router, Switch i plus parę innych możliwości. Uznałem, że opowiem trochę o tym. Przede wszystkim pokażę, jak to oprogramowanie zainstalować. Może Ci to pomóc w nauce SNMP, bo jednak sporo osób ma problem z przetestowaniem SNMP, więc uznałem, że pora pokazać jeszcze jedną możliwość, jak można nauczyć się SNMP, jeżeli nie masz urządzenia z SNMP. Zatem, nie przedłużając, przechodzimy. Przede wszystkim musisz wejść na stronę MikroTika, na podstronę download To zostawię, ten link zostawię w notatkach. I to, co Ci interesuje, to dokładnie ta, ta wersja oprogramowania, czyli rowdisk image, kopiuję sobie ten link. Czyli kopiuj adres linku, skopiujmy, mamy skopiowane. I teraz wchodzisz na swój serwer. Żeby było ja będę to instalował na Proxmoxie, ale to rzeczywiście możesz na innym hypervisorze. I w sumie o tym nie wspomniałem, bo też tutaj masz paczki do innych wersji hypervisorów. Zatem jeżeli używasz Hyper-V, Virtual PC, VirtualBoxa, to wypobierz odpowiednie oprogramowanie dla Ciebie. Ja w tym momencie pokażę, jak zainstalować to na Proxmoxie, bo wiem, że dużo osób korzysta z Proxmoxa i jednocześnie na Proxmoxie jest to trochę bardziej złożone. Zatem odpalamy Wiget. I podajemy ten nasz. Zresztą nie, może najpierw utworzymy jakiś folder osobny. Niech to będzie mikrotik. Tylko najpierw go utworzymy. I teraz wejdźmy do mikrotik. Ok, folder pusty. To teraz jeszcze raz widget. Ściągamy to nasze oprogramowanie. LES. OK, jest wypakowane. To teraz wypakujemy to nasze. Oprogramowanie tą naszą paczkę. Jedna rzecz, jeżeli nie masz u siebie zainstalowanego Unzipa, to daj apt-get install Unzip. A jeżeli okaże się, że nie możesz pobrać tego oprogramowania, to zawsze warto zrobić sobie update, update. Dobra, ale, ale nie o to chodzi. Unzip i chr i pick. Wypakujmy sobie ls-l i jeszcze zobaczmy, jaki jest rozmiar. OK, bo dobrze będzie jednak trochę zwiększyć ten rozmiar. Zatem użyjemy komendy camu img resize. Podajemy ten nasz właśnie dysk i dodamy mu trochę do rozmiaru 10 giga. OK, ls-l. I jak widzisz. Zdecydowanie nasz, nasz dysk się zwiększył i to się nam przyda jak najbardziej, bo to dobrze by było, dobrze będzie, jeżeli jednak to oprogramowanie będzie miało trochę więcej zasobów. OK, przechodzimy do Proxmoxa i tworzymy nową maszynę. Zatem Create VM. I teraz 106 grupa to jest mój zasób, zatem tak to zostawię u Ciebie, to może wyglądać trochę inaczej. Next. W tym przypadku kernel niech będzie najnowszy, oczywiście Linux, tylko że na razie jeszcze nie wskazujemy mediów, bo przede wszystkim z niczego w tym momencie tego programowania nie instalujemy. Będziemy musieli dodać nasz dysk, który przed chwilą ściągnęliśmy. Klikamy Next. System, nic nie zmienimy, niech tak będzie. Teraz damy iSCAS 1, dysk size 1, bo to właściwie to i tak w tym momencie nie ma znaczenia. Dobra, dobra. To cofam. W tym wypadku możesz właściwie tutaj nic nie zmieniać, ale bo i tak za chwilę tymi dyskami się zajmiemy. Zatem spokojnie. CPU. Możesz dodać kory. Ja w sumie nic nie będę zmieniał, zostawię tak jak jest. Nie musi być nie wiadomo jak wydajny system. Pamięć: zrobię sobie 1024. Jak najbardziej wystarczy. 1 GB. Network. Wybieram domyślną sieć Proxmoxa. Klikam Next. I finish. I po chwili nasza maszyna tutaj się pojawi. Jak widzisz, jest 106. Ok, zatem pojawiła się maszyna 106. To jeszcze troszeczkę musimy ją przebudować, bo teraz musimy wejść w ustawienia dokładnie w hardware tej maszyny i, i po jej utworzeniu zaimportować dysk. A to przejdźmy jeszcze na chwilę do naszego terminala. Wyczyszczę go, bo zaimportować disk można bardzo łatwo za pomocą komendy QM Import. Zatem w tym przypadku nie ma sensu się bawić za pomocą interfejsu graficznego. I nasza maszyna ma ID 106. Oczywiście, u Ciebie to może wyglądać inaczej. U mnie jest 106 jest kolejne. Zatem 106 i teraz podaję. Podaje ten dysk, który przed chwilą modyfikowaliśmy i jeszcze wskazuje swój zasób dyskowy, oczywiście ten zasób od Ciebie też może być inaczej nazwany. Zatem pamiętaj o tym. Dodajemy, ops, coś się pomyliłem, QM import, a dobra. Import disk. Import disk 106 i teraz pójdzie Okej. Okay. Dobra. I teraz właśnie za pomocą interfejsu graficznego dodamy nasz dysk. Zatem przechodzimy na Unuse Disk, klikniemy sobie dwa razy w to miejsce i to co musimy zrobić to przede wszystkim kliknąć Add. I jak widzisz wskoczył nam tutaj nasz dysk, który przed chwilą zaimportowaliśmy do maszyny. Zatem jak najbardziej jest tak jak to miało być i teraz zaznaczamy ten dysk ten jednogigowy i klikamy detach, detach. Usuwamy go. Kolejna sprawa to boot order. Wchodzimy do Options i ustawiamy boot order następująco. Przede wszystkim dodajemy Enabled w tym miejscu, czyli dodajemy ten dysk, który przed chwilą, który przed chwilą zaimportowaliśmy i przesuwamy go na pozycję pierwszą. Klikamy OK i tak zostawiamy. zatem. W tym momencie już to działa tak jak powinno, zatem możemy sobie uruchomić naszą maszynę. Oczywiście klawisz Start. Przejdźmy do konsoli. I teraz chwilkę to potrwa. I co najważniejsze, jeżeli chodzi o ten system operacyjny, to on jest domyślnie ustawiony tak, że logujemy się za pomocą użytkownika admin, hasło jest puste. Zatem wprowadzasz admin, hasło nic nie wprowadzasz, dajesz Enter i teraz jeszcze licencja, możesz to sobie poczytać, możesz dać Q. OK. I teraz masz już zainstalowany system, zatem no w tym momencie już możesz go tak samo konfigurować jak każdy inny MikroTik. Jeżeli nie wiesz jak to robić, to warto przede wszystkim sobie zagoglować, bo jest tego cała masa w internecie. Na pewno sobie poradzisz, jeżeli będziesz chciał ustawić chociażby adres IP i włączyć SNMP, to wszystko znajdziesz w sieci. Korzystaj z tego, baw się tym dobrze. A ja w tym momencie Ci jedynie sprzedam, że jeżeli byś chciał wyłączyć ten serwer, to po prostu dajesz system shutdown jest i system zostanie wyłączony. Zatem jak widzisz to jest po prostu zwykły Linux, który trzeba konfiguro pokonfigurować. Oczywiście komendy trochę się różnią od tego co normalnie mamy chociażby w się Debianie, ale myślę, że za pomocą tych tutoriali, których jest cała masa w sieci na pewno się odnajdziesz. Grunt, że w tym momencie masz taki system na swoim serwerze wirtualnym i też możesz go później wiem, chociażby monitorować za pomocą Zabbixa z wykorzystaniem SNMP, zatem tutaj jest Ogromne narzędzie i pole do działania, i również do nauki. I kolejna sprawa to konteneryzacja. Uruchomię teraz maszynę 102, bo jeżeli chodzi o konteneryzację, to e, dużo osób mówi też, że konteneryzacja nie ma nic wspólnego z wirtualizacją, ale przede wszystkim, wirtualizację możesz w znaczącym stopniu wykorzystać do konteneryzacji, bo w tym momencie ciężko mi sobie wyobrazić, że. Ktoś korzysta z konteneryzacji, jednocześnie nie uruchamia tego albo w chmurze, albo maszynie wirtualnej, bo dzięki takiemu rozwiązaniu, jak na przykład tutaj, w tym momencie mamy na targecie drugim uruchomionego dockera, bo tak, jak Ci teraz pokażę, przejdziemy sobie na maszynę target 2 i połączmy się z tym target 2 i spójrz tu, bardzo prosta komenda. Docker PS, czyli wylistowanie kontenerów uruchomionych na tej maszynie. Jak widzisz w tym momencie, mamy maszynę wirtualną, która znajduje się tu, to jest właśnie ten Target 2, i wewnątrz niej jest uruchomiony Docker. Czyli już mamy konteneryzację uruchomioną na maszynie wirtualnej. Czyli raz możesz to zastosować w środowisku produkcyjnym tego typu rozwiązanie. Możesz zbudować osobny serwer wirtualny, który będzie służył tylko do konteneryzacji. A druga sprawa, ponownie, jeżeli uczysz się pewnej rzeczy, jak na przykład, jeżeli uczysz się docker'a, to też jest to świetne narzędzie do tego, żeby stworzyć swoje maszyny wirtualne z dockerem i testować różne rozwiązania. Ale to, że mamy tutaj docker'a, to jeszcze nie zamyka tematu, bo jeszcze jest konteneryzacja. Nie wszyscy wiedzą, ale za pomocą Proxmoxa też można budować swoje kontenery. Zatem przejdźmy teraz do konteneryzacji w Proxmoxie. Pokażę Ci, jak taki kontener uruchomić. Aby skorzystać z gotowych szablonów, kontenerów w Proxmoxie, przede wszystkim musisz wejść na swój zasób dyskowy, gdzie te kontenery są przechowywane. W moim przypadku jest to Local Group. A to oczywiście można samemu zdefiniować pod własne potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie takich template'ów, to spójrz, jeżeli wejdziesz w zakładkę City Templates, to po wciśnięciu tego przycisku masz całą masę gotowych różnego rodzaju systemów, które możesz wykorzystać i przede wszystkim masz całą masę systemów operacyjnych pod znaku Linuxa, Alpine, Fedora, Ubuntu, nie ma problemu, żebyś w tym momencie pobrał taki system i za chwilę miał go na swoim Serwerze Proxmox. Jak widzisz, nawet jest przygotowany Proxmox Mail Gateway, czyli system do obsługi poczty. Natomiast, żeby taki system pobrać, to po prostu klikasz na jakiś system operacyjny, który Cię interesuje, np. Alma Linux. Klikasz Download, i ten szablon jest pobierany. Jak widzisz, trwa. To naprawdę bardzo krótko. Ten proces jest bardzo szybki, wszystko śmiga. I teraz, dosłownie po chwili, masz ten szablon pobrany. To co teraz możesz takim szablonem zrobić? Jak widzisz, w tym momencie ten Alma Linux pojawił się na naszej liście gotowych szablonów. To no teraz możesz stworzyć kontener na bazie tego imidżu. Jak to robisz, wchodzisz na swój node, klikasz Create CT. Następnie przypisujesz ID, nazwę, na przykład. Niech to będzie Alma. Prowadzimy teraz jakieś podstawowe dane. Już nie będziemy tego dokładnie omawiać. Przeklikuje się po kolei przez kolejne parametry. Natomiast teraz musisz wybrać na bazie jakiego szablonu chcesz zbudować swój kontener. Wybieramy w tym przypadku Alma Linux. Next. Zostawiamy na razie te ustawienia domyślne. Nic tu nie będę zmieniał. Confirm, finish. Jak widzisz, teraz nasz. System jest budowany, jest tworzony na Proxmoxie, troszeczkę to może potrwać, ale raczej to nie jest długotrwały proces, więc też myślę, że dosyć szybko będziemy mieli status i system gotowy. Jak widzisz w tym momencie są generowane klucze na potrzeby naszego serwera, są wszystkie konta konfigurowane, wszystkie ustawienia. O widzisz już w tym momencie mamy task, ok, system jest zbudowany, zatem przejdę teraz do naszego systemu. Ok, odpalmy ten... Kontener. Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Właściwie to nie przypisałem mu danych, dlatego tutaj trochę mi się czepia Proxmox, że nie ma tych informacji. No i bank. Po chwili mamy gotowy Alma Linux w wersji 8.4 relowej, czyli oparciu o Red Hat nie możemy się do niego zalogować i korzystać. Zatem, jak widzisz, było to bardzo szybkie i naturalnie nie ma problemu, żebyś tego typu wdrożenia u siebie testował. Ok, zatem przejdźmy do kolejnego tematu. Optymalizacja zasobów. Lekki przerywnik w tym momencie. Bo wspominałem o tym, że wirtualizacja może przysłużyć się nam do optymalizacji zasobów. Bo tak, jak zresztą, wejdziesz teraz w ustawienia tego serwera jeżeli wyświetlimy sobie ten node, to w zakładce Samary mamy informację o tym, jakie zasoby są w tym momencie uruchomione. Jakie raz serwer ma przypisane zasoby, dwa, jakie są zużywane. Jak widzisz w tym momencie no nie jest to petarda specjalnie. Uruchomiłem to, uruchomiłem to wszystko na serwerze, który ma naprawdę słabe zasoby. No 8 GB w pamięci RAM, dysk 73 GB no to nie jest dużo w tym momencie i jak widzisz, mam tych serwerów tutaj trochę i wszystkie działają. Oczywiście nie wszystkie w tym samym czasie, bo jednak jak wejdziemy w poszczególne maszyny, jak na przykład Target 1 w tym momencie ma przypisane 2 GB, Target 2. Też 2 GB, jakbyśmy teraz wszystkie te maszyny odpaliły, odpalili, to niestety zasobów by nam zabrakło, ale nie ma problemu z tym, żeby pewne, uruch jeszcze raz, żeby pewne środowiska sobie uruchamiać i testować pewne rozwiązania. Zatem jak widzisz w tym momencie nie ma tu potrzeby do tego, żeby te zasoby duże posiadać. Ale jeżeli już przejdzie do środowiska produkcyjnego, no to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że raz mamy piękny status, o tym Ile zasobów zużywa dana maszyna? Jak widzisz, w tym momencie jest to 6% CPU, ale gdyby się okazało, że tych zasobów brakuje, że maszyna działa wolno, trzeba ją rozbudować, to wystarczy wejść w ustawienia w hardware i zmodyfikować te ustawienia i do takiej maszyny nie ma problemu żeby w każdej chwili zmodyfikować te zasoby przypisać więcej zasobów może mniej na przykład 1024 MB jeżeli nam na przykład tej pamięci brakuje gdzieś to możemy Temu serwerkowi zabrać pamięć, a przypisać ją do innych. Zatem to też nam pomaga zoptymalizować nasze zasoby i przypisać te zasoby do tej maszyny, która rzeczywiście te ustawienia potrzebuje. Podobnie z procesorem, podobnie z dyskami to wszystko możemy modyfikować dowolnie i dostosowywać według naszej potrzeby. Dobra, automatyzacja. Bo wszystko fajnie, pięknie, ale też nieodłączną częścią pracy administratora jest też, administ jest też automatyzacja. Fajnie wiedzieć, jak pewne rzeczy automatyzować, zatem teraz Ci pokażę to, jak dosyć szybki sposób można uruchomić te maszyny, uruchomić, zbudować nowe maszyny na swoim serwerze wirtualnym za pomocą automatyzacji. To, z czego ja osobiście korzystam, jeżeli chodzi o automatyzację, to Ansible. Ansible to jest narzędzie do automatyzacji. Jeżeli oglądasz wcześniejsze moje materiały, to podejrzewam, że raczej już widziałeś to narzędzie w praktyce. Natomiast teraz, tak pokrótce. Jeżeli chodzi o Ansible, to jest to świetne narzędzie, za pomocą którego możesz pewne zadania automatyzować. Używa się go za pomocą polecenia Ansible albo częściej Ansible Playbook, i za pomocą tego polecenia uruchamiamy skrypty, playbooki. Czyli coś na zasadzie przygotowanych wcześniej scenariuszy, i teraz właśnie taki playbook sobie uruchomimy. A uruchomimy dokładnie playbook, który wygląda następująco. Ja wiem, teraz może to się wydać leciutko zawiłe, ale. Jak już się wgryziesz trochę w Ansible, to raczej nie powinno być to dla Ciebie skomplikowane. Co to robi? Przede wszystkim wykonuje automatyzację na hoście Proxmox, wykorzystuje zmienne raz środowiskowe, bo konieczne do tego jest Python 3. Następnie uruchamia nam naszą zmienną, którą w tym momencie zdefiniowałem. Co ta zmienna robi? Przede wszystkim jest to pętla. Pętla, bardzo pięknie nazwana, po prostu pętla o nazwie A, która dzieje się tutaj. Tu jest cała magia, to właśnie polecenie, lub zapętla nam pętle, które stosuje te właśnie zmienne. I co to powoduje? Przede wszystkim powoduje to, to że tworzone są dwie maszyny. Jedna o takich zmiennych, czyli adres IP z takim adresem, i następnie wprowadza hostname o takiej nazwie. Następnie tworzona jest druga maszyna o adresacji 33.102 i nazwie maszyna2. To, co jeszcze jest tu zastosowane, to zmiana warstw prompt. Co to powoduje? Powoduje to to, że podczas uruchamiania tego skryptu pyta się nas Ansible o hasło, hasło do Proxmoxa, dlatego że to całe zadanie uruchomienia konteneru jest zawarte w tym miejscu i konieczne jest podanie hasła do Proxmoxa. I oczywiście moglibyśmy teraz wprowadzić je do tego skryptu, no ale jednak lepiej stosować już trochę bezpieczniejszą formę. Dlatego skorzystamy w tym momencie ze zmiennej o nazwie Klucz API, która poprosi nas o wprowadzenie hasła do Proxmoxa. Dalej to już można powiedzieć dosyć prosta sprawa. Wykorzystujemy moduł ansible o nazwie general-proxmox, to jest dedykowany moduł do automatyzacji Proxmoxa. Następnie wykonujemy zadanie na naszym nodzie, wykorzystujemy użytkownika takiego właśnie, kontaktujemy się z hostem o takim adresie IP, Następnie maszynie, która zostanie utworzona, przypisujemy hasło, super hasło 5 po prostu. Hostname, to jest ta nasza zmienna item hostname, która bierze się dokładnie z tego miejsca. Następnie wykorzystujemy os-template Ubuntu w wersji 18. Następnie tworzone to jest na storage'u, local, lvm, no i jeszcze jest przypisywana adresacja sieciowa. Jak widzisz, jest parę tych zmiennych, zachęcam do nauki Ansible, zresztą takie Prowadzające wideo jest u mnie na kanale YouTube, zatem bardzo szybko i prosto można już zacząć się Ansible uczyć. Dobra, uruchomimy teraz ten playbook. Jak to robimy? Na początek może wyczyścimy konsolę. Robimy to za pomocą polecenia ansible-playbook. Następnie wskazujemy za pomocą Inus "-i inventory". Inventory to jest bardzo ważna sprawa w Ansible, bo w inventory są odwołania do hostów, na których wykonujemy automatyzację. Następnie wprowadzamy nazwę naszego playbooka. W tym wypadku jest to proxmox-dictionary. Odpalamy Enter. No i w tym momencie już mamy to pytanie o hasło. Zatem wprowadzę hasło no i zobaczmy postępy, co tu się dzieje. Przede wszystkim mamy uruchomiony już nasz playbook. Zebrał Ansible informacje o tym, że jest taki, taki host. W tym wypadku Proxmox połączył się z nim no i przystępuje do wykonania zadań, które wcześniej zdefiniowaliśmy, w tym wypadku nowy kontener z naszym systemem. Jak już teraz troszeczkę myśli. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Zdaję sobie sprawę, że to w tym momencie, jeżeli nie miałeś nigdy do czynienia z Ansible? Może się wydawać zawiłe, ale naprawdę zachęcam do zapoznania się z Ansible, bo to jest całkiem prosty system. Dosyć szybko można się w niego wdrożyć. Świetne narzędzie do automatyzacji, bardzo popularne teraz. Zatem to można powiedzieć takie zadanie dodatkowe, poza Proxmoxem warto się jeszcze uczyć Ansible. Dobra, zbudowane, jak widzisz, w tym momencie wyskoczył komunikat o tym, że ten moduł niedługo przestanie być wspierany, zatem warto mieć to na uwadze, bo niedługo ten skrypt będzie wymagał odświeżenia. Przejdźmy teraz do naszego Proxmoxa. No i bank, jak widzisz, w tym momencie mamy nowe hosty o kolejnych ID, w tym wypadku maszyna1 i maszyna2, z których możemy w tym momencie korzystać. Ok, zatem tak na szybko lekki pokaz automatyzacji. Przejdźmy teraz dalej do czegoś, myślę, że w tym momencie łatwiejszego. I kolejny aspekt: archiwizacja. Zajmiemy się teraz archiwizacją. Pokażę Ci, jak archiwizować maszyny wirtualne i jak je też odzyskiwać. Ale tutaj ważna rzecz, bo naturalnie nie jestem w stanie w trakcie tych warsztatów pokazać Ci wszystkiego, co możemy zrobić za pomocą wirtualizacji. Zatem. O pewnych rzeczach warto tylko wspomnieć. Przede wszystkim, też, że archiwizacja to jedno, ale jak już zaczniesz w produkcji używać swojego Hypervisora, serwera wirtualnego, to warto dodatkowo jeszcze uruchomić klaster. Klaster powoduje to, że łączymy, można powiedzieć, w jedną całość, coś w zasadzie data center, jednej serwerowni. Łączymy dwa osobne serwery, na przykład serwer jeden i serwer drugi, i na tych obu serwerach mamy uruchomione maszyny wirtualne. I w momencie, gdy jeden z tych serwerów ulegnie awarii, na przykład zmieni nam się, ucieknie, nie będzie dostępu do tego innego, to dalej te maszyny wirtualne będą działały na drugim serwerze. I to jest tak zwany klaster, i warto o tym pamiętać. Teraz naturalnie no, nie jestem w stanie ci tego pokazać, bo to jest rozbudowany temat, wymaga trochę więcej czasu. Jeżeli masz ochotę się tego uczyć, chcesz poznawać bardziej zaawansowane rzeczy, to oczywiście zapraszam Cię na mój kurs, ale, ale na chwilę obecną musisz zadowolić się tym, co Ci pokażę, czyli przede wszystkim archiwizacja. To też jest bardzo ważna rzecz, tego nie można pominąć, zatem pokażę Ci teraz podstawy archiwizacji maszyn wirtualnych. Jeżeli chodzi o temat backupu i archiwizacji, to zacznijmy na spokojnie. Na razie pokażę Ci fundamenty i podstawy działania backupu. Następnie. Trochę bardziej to rozbudujemy. Zatem na początek musisz wiedzieć, jak sam ten proces backupu wygląda. Zatem przede wszystkim warto pamiętać o tym, że mamy po prostu zakładkę Backup w samym dashboardzie Proxmoxa. Zatem jeżeli wybierzesz konkretną maszynę, to za każdym razem masz opcję Backup i tak samo na przykład tutaj w tym momencie mam maszynę Controller i mogę po prostu wybrać przycisk Backup, następnie Backup Now i z tego menu mogę wybrać metodę backupu zasób dyskowy. Czyli w tym momencie mam do wyboru jeden, ale naturalnie możemy dodawać kolejne, tym się jeszcze zajmiemy. Natomiast ważne jest to w tym momencie, jakie masz rodzaje backupu. Najłatwiejszy backup w tym momencie, jeżeli chciałbyś zrobić kopię, którą odtworzysz na innym Proxmoxie, to możesz najzwyczajniej w świecie wybrać tą wersję snapshot i następnie compression mode. Warto tutaj pamiętać, że jeżeli wybierzesz konkretny compression mode, to ten plik skompresowany będzie mniejszy, ale będzie zużywał więcej procesora. Zatem, jeżeli nie masz dużo zasobów na serwerze, to warto wybrać jednak known. Natomiast, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, masz jeszcze zasoby, to wybierz najszybszy, najlepszą metodę kompresji, i następnie wykonaj backup za pomocą tego przycisku. Jak wykonamy: Backup to wyskakuje nam piękne, przejrzyste okienko, w którym będziemy mieli informację o tym, jaki jest status. Jak widzisz, na razie 0%, ale na spokojnie już jest 4%, na tym to idzie. Ale jeszcze na chwilę to zatrzymam, bo chciałbym Ci pokazać inny, według mnie lepszy sposób backupu i jak mam nadzieję, że się domyślasz, wykorzystamy do tego linię poleceń. Linia poleceń ma tą przewagę, że możesz tworzyć skrypty. Zautomatyzować cały proces zamiast wyklikiwać, bo powiedzmy sobie szczerze: wyklikać, backup każdy potrafi, ale fajnie by było, żeby jednak zautomatyzować ten proces. Zatem przede wszystkim to, co musisz wiedzieć, to to, że domyślna ścieżka z backupem to jest dokładnie ten katalog var-lib-wz-dump. Jeżeli przejdziesz do tego katalogu, to tu są pliki, które zostały wykonane przez backup. Zatem jeżeli wykonasz jakiś backup, czy z interfejsu graficznego, czy z linii poleceń, on domyślnie znajdzie się w tym katalogu. Ale oczywiście, jeżeli wykonasz go gdzie indziej, to nie będzie z tym problemu. Tylko warto pamiętać o tym, że jeżeli wykonasz backup w ten właśnie sposób, to ta opcja Restore nie będzie działała. I zasada tu jest prosta: najpierw wykonujesz backup now, następnie, jeżeli przywrócisz ten backup w tą właśnie ścieżkę domyślną. To na serwerze, w którym będziesz odzyskiwał dane, będzie dostępny backup z tej właśnie listy i będzie znajdował się przycisk Restore. I za chwilę ci to pokażę. Najpierw jednak wykonajmy ten backup, tylko że z linii poleceń. Do naszego backupu wykorzystamy polecenie WZ Dump. Tego typu polecenie, jak dodasz helpa, to będziesz miał więcej informacji. Natomiast zasada tu jest bardzo prosta. Robisz WZ Dump i wskazujesz. Numer ID danej maszyny. Jak w tym momencie wylistujemy na tym serwerze maszyny, to widzisz, że mam tu kilka maszyn. Jest na przykład kontroler o ID 100. Zatem wykonam teraz backup właśnie tej maszyny o ID 100. I teraz ten backup automatycznie zostanie wykonany do tego folderu, w którym się znajduje, czyli ten var .lib WZ. Oczywiście jakbym przeszedł do innego folderu, to znalazłby się w innym miejscu, wtedy ta opcja Restore nie wyświetliłaby się domyślnie. I ok, jak widzisz w tym momencie proces ruszył. Wygląda to dosyć podobnie do tego, co widzieliśmy w dashboardzie graficznym. Mamy na status, mamy informacje jak szybko jest wykonywany backup. Jak będzie 100% to możemy wrócić, ale właśnie to jest fajne, jeżeli chodzi o linie poleceń, to, że teraz mógłbyś w najzwyczajniej świecie zrobić sobie prosty nawet skrypt, gdziebyś prowadził ID wszystkich kolejnych maszyn i ten proces backupu byś zautomatyzował. Możesz też dodać do krona, żeby ten proces był wykonywany chronologicznie, zatem na pewno jest to łatwiejsze i szybsze. OK, po chwili backup mamy wykonany. Jak widzisz, jest informacja successfully. I teraz, jeżeli wrócisz do dashboardu Proxmoxa, to przede wszystkim, jeżeli wybierzesz opcję backupu w tym momencie, to ujrzysz nasz dysk. Nasz dysk, który przed chwilą utworzyliśmy, nasz image, naszą kopię zapasową systemu, i teraz widzisz, naturalnie jest opcja restore. I teraz mógłbyś wykonać ten restore, ale. Teraz się wstrzymamy. Oczywiście możesz to jak najbardziej przetestować. To do czego cię zachęcam. To przetestuj tą opcję, wykonaj restore. Ale to, co ja teraz robię, przeniosę ten backup na inny serwer. Zatem wykonamy teraz odzyskiwanie tego właśnie systemu na całkowicie innej instancji proxmoxa. Jeżeli masz takie możliwości, jeżeli masz dwa serwery Proxmoxa, dwa komputery, to też Cię zachęcam do tego, żebyś to wszystko sobie przećwiczył, zobaczył, czy są jakieś problemy. I jeżeli chodzi o samo kopiowanie, czy ręcznie wykonasz kopiowanie za pomocą po prostu Copy w Play Explorera w SSH, czy wykonasz kopiowanie za pomocą SSH, nie ma w tym momencie znaczenia. Ważne jest to, żeby ten właśnie plik, który znajduje się w tym katalogu, wyświetlmy sobie zresztą, ten właśnie plik. 5GB, w tym momencie przynajmniej u mnie, u ciebie to może wyglądać inaczej, przeniósł na drugi serwer. Jesteśmy na drugim serwerze, to teraz przejdźmy do katalogu Warlib WZTab, wyświetlmy co tu mamy. Ja w tym momencie mam już ten plik image z pierwszego Proxmoxa, który przyniosłem ręcznie na drugi. Natomiast jak przejdziemy do drugiego Proxmoxa z dashboardu z GUI, to Zobaczysz, że po wybraniu Storage w opcji Local będziesz miał dostępny swój image, który skopiowałeś. I teraz oczywiście możesz wykonać opcję Restore, gdzie następnie raz wybierasz zasób dyskowy, na który chcesz umieścić ten backup. Następnie nadajesz ID tej maszynie i też możesz ograniczyć limit przepływu danych, następnie wykonać Restore, ale My wykonamy to inaczej, i jak zapewne może się domyślić. Wykonamy odzyskiwanie z interfejsu celi z linii poleceń. Zatem, nie jesteśmy w tym momencie w tym folderze, to teraz to, co musimy zrobić, to użyć kolejnego polecenia QM Restore. I teraz wskazujemy nasz plik z naszym backupem, i następnie wprowadzamy ID kolejne wolne. Jako, że w tym momencie mamy jedną maszynę, przynajmniej ja mam jedną maszynę z ID 100, to Wybiorę następną z ID101. Odpalam Enter. No, jak widzisz, w tym momencie trwa proces odzyskiwania naszych danych na serwerze Progress. Mamy status procentowy. W takim razie, dajmy sobie chwilkę. Ten proces może potrwać parę minut. Zatem opowiem Ci jeszcze o czymś, czego nie powiedziałem odnośnie kontenerów, bo zbudowaliśmy swój własny system na bazie konteneru. Ale warto wiedzieć o jednej rzeczy. Takie template y możesz tworzyć sam, możesz zbudować system operacyjny ze swoimi ustawieniami, zainstalowanym na nim różnymi aplikacjami takimi, jakie Cię interesują i następnie zamiast to wszystko znowu instalować za każdym kolejnym razem, gdy potrzebujesz nowego serwera, po prostu uruchamiasz sobie taki kontener, odpalasz go i wszystko działa zgodnie z tymi ustawieniami, które kiedyś sobie zaprogramowałeś. Jak widzisz, w tym momencie mamy progres 100%, zatem backup został przywrócony, nasze dane zostały odzyskane, przynajmniej tak twierdzi nasze ukochane celi. Nasza ukochana linia poleceń. Zatem zobaczmy, jak to wygląda teraz w kwestii samego Proxmoxa. Najpierw, QM list wylistujmy nasze maszyny. Jak widzisz, pojawiła się maszyna 101 Controller. I teraz jak przejdziemy do dashboardu, mamy Controller 101, zatem uruchomimy naszą maszynę. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Jak widzisz pojawił się error, coś niedobrego się wydarzyło, co tu się niedobrego wydarzyło. Mamy informację o tym, że nie ma dysku. Zatem zaimportowaliśmy do naszego nowego serwera maszynę, która odwoływała się do dysku ISO. Przynajmniej tak to wygląda u mnie. I teraz, jakie jest rozwiązanie? Moglibyśmy z jednej strony wgrać ten dysk ISO jeszcze raz na ten serwer, ale z drugiej strony, jeżeli serwer jest gotowy, nie jest ten dysk w tym momencie nam potrzebny, zatem po prostu go zmodyfikujmy. Wejdźmy w ustawienia hardware controller i maszyny 101 następnie zmodyfikujmy CD DVD drive i co możemy zrobić? Możemy go albo usunąć, albo kliknąć edit ja w tym momencie wybiorę Edit i wybiorę Do Not Use Any Media. Tak będzie łatwiej. Zatem, I jeszcze raz odpalimy tą maszynę. Zobaczmy, czy teraz będzie lepiej. No jak widzisz, w tym momencie jest status OK. Zatem wygląda to trochę lepiej. Przejdźmy do konsoli. I cóż, maszyna wygląda na to, że się odpala. Dajmy jej chwilę. I OK. Maszyna uruchomiona. w takim razie, zobaczmy, czy tam wszystko się dobrze odpaliło. Spróbujmy wejść na nią przez SSH. To jest dokładnie ten serwer, który przed chwilą znajdował się na innym Proxmoxie. Odpalimy go, chcemy mieć pewność, że sieć działa i pęk! I po chwili maszyna przywrócona, możemy się na nią zalogować, możemy na niej działać tak, jakby nic się nie wydarzyło, tak, jakby cały czas działało na nieprzerwanie. Oczywiście był ten chwilowy moment, gdy była ona niedostępna, gdy była wyłączona, ale co jest najważniejsze w tym momencie? To jest najważniejsze, że po takim odzyskiwaniu nie musimy modyfikować w żaden sposób sieci, nie musimy wprowadzać żadnych ustawień. Ta maszyna, po przeniesieniu jest gotowa do działania. Zatem już w tym momencie liczę, że przychodzą Ci pewne sugestie do głowy i pomysły na to, jak zautomatyzować taki proces. Zatem, jeżeli masz Proxmoxa, to możesz użyć tej wcześniejszej komendy wzdump, następnie podać kolejne ID kolejnych maszyn. Tak jak na przykład widzisz tutaj, w tym momencie mamy 102, 103 i tak dalej. I mógłbyś najzwyczajniej w świecie to wszystko zautomatyzować, oskryptować, rzucić jeden skrypt i wykonywać to automatycznie. Oczywiście najlepiej na inny zasób dyskowy, i dzięki temu, w razie gdyby coś się wydarzyło swoim serwerem Proxmoxa, przestałby działać, w jaki sposób by się rozjechał, popsuł, cokolwiek, nawet spalił, to miałbyś pewność, że będziesz mógł w razie problemów odzyskać ten backup na inny Proxmox, tak jak to w tym momencie zrobiliśmy. No, i dobra, i tak wygląda kwestia archiwizacji. Oczywiście, to można powiedzieć, że to są dopiero początki, bo jeszcze jest dużo innych elementów, dobre praktyki, przede wszystkim, które dotyczą archiwizacji. ale tak jak mówię, w ciągu dwóch godzin nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkim. Teraz tak, warto omówić chwilowo, tak pokrótce, temat obaw, bo zauważyłem, że niektórzy się lekko boją tematu. Wirtualizacji. Bo też przez ostatni czas dostawałem trochę pytań. Przede wszystkim padało pytanie, czy admini sięgają po tą technologię, czyli wykorzystanie. Czy to rzeczywiście jest wykorzystywane? Gdzieś tam nawet doszło do mnie pytanie. Ja nie używam, a oni nie używają. Czemu? No przede wszystkim dlatego, że jest to mega wygodne i też bardzo popularne. Bo dobra, okej, okay, teraz jest promocja. Pewnych rozwiązań. Konteneryzacja, docker, chmura. Ale to jest tylko część segmentu i oczywiście warto rozwijać się też w tym temacie. Warto się uczyć konteneryzacji, warto uczyć się chmury, ale dalej standardem jest wirtualizacja. W tym momencie, jeżeli chcesz zdobyć pracę jako administrator, to musisz znać wirtualizację, bo to jest podstawa. O ile konteneryzacja, chmura. Nie zawsze są wszędzie wykorzystywane. To wirtualizacja w tym momencie jest niemalże wszędzie wykorzystywana. Jest to standard. Prawie każda firma, niezależnie od tego, jaka branża, czy to jest też deweloperska, czy nie, prawie wszyscy wykorzystują wirtualizację. Bo o tym należy pamiętać. Bo że jak niektórzy w tym momencie skupiają się chociażby na poznaniu Dockera, to jednak tego Dockera trzeba na czymś uruchomić. Mało kto uruchamia Dockera na osobnym serwerze fizycznym. Przeważnie jest to maszyna wirtualna, a żeby to wszystko obsłużyć, trzeba wiedzieć też jak obsłużyć serwer wirtualny. I wydaje mi się, że też ci, co nie, tak mocno promują w tym momencie konteneryzację czy chmurę, trochę o tym zapominają, bo dalej wirtualizacja to jest podstawa e i to trzeba w tym momencie znać. Jeżeli myślisz o pracy Admina, musisz znać wirtualizację. No i tym samym mam nadzieję, że odpowiedziałem teraz na to pytanie. Czy admini sięgają pod te tą technologię? Oczywiście, że korzystają. Jest to technologia, którą musisz znać. Kolejna sprawa: licencjonowanie. Bo też się niektórzy zastanawiają, jak wygląda kwestia licencjonowania, więc ten aspekt jeszcze sobie omówimy, jeżeli chodzi o Proxmoxa. Jak wejdziesz na stronę Proxmoxa, to widzisz, że znajduje się na nim cennik. No i teraz możesz się zapytać, ale o co chodzi? Mówiłeś, że to jest darmowy system, a tutaj nagle jest cennik. Tak. Tutaj jest cennik, ale zaraz to wszystko sobie wyjaśnimy, bo przede wszystkim, zanim przejdziemy do cen, warto wspomnieć o tym, że na samym początku tego artykułu jest informacja o tym, że Proxmox jest oparty o licencję GNU. Co oznacza GNU? Przede wszystkim jest to licencja która zezwala na użytkowanie oprogramowania do darmowego i własnego użytku, również w biznesie. Zatem, jeżeli chcesz uruchomić w firmie swój serwer Proxmox, który posiada licencję genu, to nie ma problemu, tylko tutaj jest jedna bardzo ważna uwaga, bo genu. Jest, można powiedzieć, prawie tym samym co open source, czyli masz otwarte oprogramowanie, masz otwarty kod źródłowy, możesz go modyfikować, ale nie możesz na nim zarabiać. Zatem, jeżeli wykorzystać Proxmox, wykorzystasz GNU, to nie możesz dalej odsprzedawać tej licencji, modyfikować i tym samym też sprzedawać tej zmodyfikowanej licencji. Zatem, tutaj jest taka drobna różnica, ale oczywiście, żeby go wykorzystać w swojej firmie na swój cel, na swój użytek, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast, jeżeli chodzi o te cenniki, Tutaj jest kilka cenników, ale oczywiście też jest darmowa wersja. Nie ma problemu, żebyś korzystał z darmowej licencji Proxmoxa bo wystarczy, że wejdziesz w sekcję downloads, pobierzesz oprogramowanie Proxmox Virtual Environment i pobierzesz dysk ISO i zainstalujesz oprogramowanie, zatem tutaj nie ma problemu, żebyś używał tej darmowej licencji. Natomiast, jeżeli chodzi o te płatne licencje, no to tutaj masz dodatkowe możliwości i chociażby w tym przypadku masz wersję Community, która kosztuje 90 euro za rok, co też można powiedzieć, że nie jest dużo. To ta Licencja oferuje Ci dostęp do społeczności, roz, bardziej rozbudowany support. Oczywiście w przypadku Proxmoxa jest to tak popularne rozwiązanie, i jednocześnie też to, że jest to otwarte oprogramowanie, powoduje to, że w internecie możemy znaleźć całą masę różnego rodzaju porad. Rozwiązań, zatem, jeżeli będziesz miał problem z Proxmoxem i czegoś tutaj nie pokryjemy, bo oczywiście nie da się omówić wszystkiego, wszystkich możliwości, jakie jesteś w stanie zbudować za pomocą Proxmoxa, no to po prostu możesz zagooglować i znaleźć pewne rozwiązanie. Ale oczywiście warto pamiętać o tym, że jeżeli pewne rozwiązania chcesz mieć szybciej, to warto pamiętać o tej opcji community. Natomiast dalej. Tak widzisz w przypadku tych droższych rozwiązań, masz tutaj przede wszystkim bardziej rozbudowane wsparcie, jak na przykład w przypadku Basic, czyli 280 euro za rok, masz 3 support tickets, czyli możesz otworzyć 3 zgłoszenia do supportu, w razie gdybyś miał problemy, tak samo w przypadku standard, masz 10, jest różnica też w czasie odpowiedzi, czyli można powiedzieć w SLA, w przypadku wersji Basic, możesz czekać jeden dzień na odpowiedź supportu, natomiast w przypadku wersji standard 4 godziny, no, natomiast jeżeli jeżeli chodzi o wersję premium, czyli 840 euro za rok, to tutaj response time, czyli odpowiedź na Twoje zgłoszenie jest do 2 godzin. No i też masz nielimitowaną liczbę ticketów. Zatem to jest na pewno fajna opcja dla bardziej rozbudowanych firm, już dla bardziej zaawansowanych biznesów. Jeżeli masz produkcyjnie pewną liczbę maszyn, pewną liczbę serwerów, to tutaj warto rozważyć. Czy nie zakupić takiego wsparcia, żeby w razie problemów nie mieć przestoju w firmie i też mieć nielimitowaną liczbę zgłoszeń do supportu i też jak najszybszą odpowiedź? I warto tutaj też zaznaczyć, że w przypadku wersji Standard i Premium masz coś takiego jak Remote Support przez SSH, czyli w razie gdyby coś się działo, to support nie tylko. Wyśle Ci odpowiedź, powie Ci jak pewne rzeczy naprawić, ale jednocześnie też mogą się połączyć przez SSH swoim serwerem i pewne rzeczy automatycznie skonfigurować i naprawić. Zatem to warto mieć na uwadze. Oczywiście, jeżeli chodzi o ceny, to one mogą się zmienić. One są aktualne w tym momencie na moment jak to nagrywam, no ale oczywiście z czasem mogą się zmieniać, zatem tutaj też warto mieć na uwadze nie przywiązywać się do tych cen, ale mimo wszystko warto o tym pamiętać i też zdawać sobie sprawę, że Proxmox sam możesz używać za darmo. Natomiast jeżeli chcesz mieć support, bardziej rozbudowane wsparcie, to tutaj masz cztery opcje wyboru i właściwie tym w głównej mierze różnią się te opcje. Natomiast poza tym i jeżeli chodzi o tą darmową wersję, to masz wszystkie te same funkcjonalności co chociażby w wersji premium. Zatem tutaj wybór należy do ciebie. I jeszcze jedna obawa, lęk, czyli poziom trudności, bo dużo osób też się boi, że sama wirtualizacja jest trudna. I powiem tak: początki są łatwe, jak zresztą widziałeś teraz, rzeczywiście no, wydaje mi się, że uruchomienie samego serwera do wirtualizacji, uruchomienie maszyn wirtualnych na nim to nie jest nic skomplikowanego. Ale jeżeli chcesz się zagłębić dalej, to temat wirtualizacji jest naprawdę rozbudowany. Można tutaj naprawdę wiele rzeczy tworzyć, jak chociażby ta sieć, o której no dzisiaj tylko wspomnieliśmy. Tak samo archiwizacja, tak samo cluster. To jest mega rozbudowana sprawa. Zatem początki są łatwe, ale tutaj też nie można się zrażać, bo jeżeli się boisz tego, że jest to trudne, to wszystko da się opanować. Przede wszystkim, no, w tym momencie masz już pewien start, możesz dalej to drążyć, możesz dalej poznać pewną technologię, możesz szukać materiału w tym momencie na temat klastra, ale jeżeli chcesz to przyspieszyć, to oczywiście mam teraz coś dla ciebie, bo niektórzy już o tym wiedzą, niektórzy nie. Przede wszystkim mogę pomóc ci zacząć. I też pozyskać praktyczną wiedzę na temat wirtualizacji serwerów, którą z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać w pracy. I zresztą też wspominałem w trakcie warsztatów o tym aspekcie, bo przygotowałem kurs. Kurs administracji serwerami wirtualnymi, z którym już startujemy. Jest to kolejny kurs mojego wydawnictwa. No, jest to nowość, dlatego też jest atrakcyjna oferta. Uznałem, że jeżeli zaczynamy z czymś, to wypadałoby zachęcić pierwsze osoby, dlatego też przygotowałem atrakcyjną ofertę na potrzeby tego właśnie warsztatu. I liczę, że w tym momencie poświęcisz mi jeszcze chwilę i zapoznasz się z tym, co ten nasz kurs oferuje. A jeżeli chodzi o nasz kurs, to przede wszystkim omawiamy tutaj pełną drogę od zera do specjalisty, nie obraża się to za to zero. Ale przede wszystkim, jeżeli dopiero zaczynasz z wirtualizacją, uczysz się wirtualizacji, nie dotykając jeszcze Proxmoxa, to tu jak najbardziej się odnajdziesz, bo poprowadzę cię, można powiedzieć, że za rękę w całym procesie. Zatem jest to totalnie droga od zera do specjalisty. Również, jeżeli już masz pewną wiedzę, to jak najbardziej też. Masz możliwość w tym momencie tą wiedzę usystematyzować, ustandaryzować, nauczyć się dobrych praktyk i rozwinąć ok. kolejne aspekty, których prawdopodobnie nie znasz. Jeżeli chodzi o ten kurs, to przede wszystkim jest to praktyczna droga, bo w kurcie zawarłem to, co działa. Dzięki temu oszczędzisz bardzo dużo czasu i unikniesz też błędów. Chociażby tych, o których wspominałem na początku. Czyli ja też miałem pewne jakieś błędy, gdzieś zaczynałem. Zresztą, nawet ostatnio, mail w ramach mojego newslettera wysłałem na temat tego, jaki był mój największy, brzydko mówiąc, fuck-up odnośnie używania serwerów wirtualnych. Ale to, co prawda, to było jakiś czas temu, ale zdarzało mi się, no, komu się nie zdarzyło. Też mi się kiedyś zdarzyło sprawić, że serwer przestał działać, była niedostępność, musiałem to naprawić, nie wiedziałem jak. Musiałem niestety uczyć się na własnych błędach. Był w międzyczasie opierdziel z góry, no ale cóż, tak czasami bywa. Czasami człowiek uczy się na własnych błędach, ale oczywiście mogę ci tej drogi oszczędzić po prostu. Przechodząc przez ten kurs, masz możliwość się zgarnąć tą wiedzę, którą ja posiadam, i uniknąć też tych błędów, które ja robiłem, o których. Nie byłem świadom, że pewne rzeczy zachodzą, a jednak należy o nich pamiętać. I teraz, tak, jeżeli chodzi o ten proces, ten cały kurs, to przede wszystkim jest to 12 tygodni nauki, 12 modułów. Są osobne moduły, chociażby na temat klastrowania, będzie archiwizacja, będzie sieć, będą zabezpieczenia. Zatem, cała masa wiedzy na temat wirtualizacji to jest 160 lekcji. Plus materiały bonusowe, plus nagrania live. Zatem tego jest naprawdę dużo. Otrzymasz dostęp do bogatej biblioteki. Do bogatej biblioteki lekcji, nagrań, wideo, materiałów, gotowych skryptów. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz kurs, to jest to maksymalnie praktyczne podejście. W czasie kursu dowiesz się, jak uruchomić, skonfigurować, zabezpieczyć i zautomatyzować całe środowisko. Naturalnie, w czasie kursu rozwijam wszystkie wymienione dzisiaj elementy, plus dużo więcej. Dojdą dodatkowe materiały, które, o których dzisiaj wspominamy, jak na przykład, właśnie klastry czy monitoring. Uzyskasz też dostęp do zamkniętej grupy kursantów. To jest coś, co widzę, że cieszy się naprawdę dużą popularnością. W tym momencie mamy osobne grupy Facebookowe i Discordowe dla naszych kursantów. Tu przede wszystkim jest integracja, świetny networking. Ludzie, którzy uczestniczą w tych kursach, wymieniają się wiedzą, poznają się, komunikują. Z tego, co widziałem, to też powstały fajne znajomości. Zatem to naprawdę jest dosyć cenny zasób, jeżeli chodzi o tą, o ten właśnie kurs, bo przede wszystkim też, jeżeli chodzi o nasz rozwój, naszą praktykę i też pracę, to zauważyłem też, że często różne osoby pomagają sobie znaleźć pracę i tym samym też polecają, co można poprawić, jeżeli chodzi o to, że ktoś poszukuje pracę, pisze na naszej grupie szukam pracy. Jak myślicie, czy mam w ogóle szansę? I niektórzy podpowiadają, co należy zrobić, i też będzie Discord. Kanał osobny tylko dla studentów na Discordzie. Dobra, ale co najważniejsze, sam kurs i materiały szkoleniowe to nie wszystko, bo poza tym otrzymasz jeszcze dodatkowo kilka rzeczy, kilka dodatkowych bonusów. Bo przede wszystkim to, że zapisując się do naszego programu otrzymujesz 12-tygodniowy kurs Proxmox i wirtualizacji to jest jedna sprawa. Ale przede wszystkim też będzie wykonywana analiza Twojej pracy przeze mnie i mój zespół. Zatem jeżeli będziesz sumiennie podchodził do tematu, będziesz wykonywał prace domowe, to na bieżąco będziemy informowali Cię o Twoich postępach, będziemy sugerowali pewne rzeczy do poprawy, a jeżeli będzie wszystko super, to jak najbardziej damy Ci też znać, że wszystko jest fajnie. Rozwija się dalej, zatem będziesz miał kontakt też z, przede wszystkim ze mną, ale też niewykluczone, że z kimś z mojego zespołu. Zatem to jest jedna sprawa. Dodatkowo jeszcze otrzymasz dostęp do aktualizacji materiałów. Tak robimy ze wszystkimi kursami, które wypuszczamy. Tak samo będzie też z wirtualizacją. Jeżeli wydarzą się jakieś pewne zmiany po drodze, coś zostanie zaktualizowane i będziemy musieli dokonać aktualizacji naszego, e, naszego kursu. Naszych materiałów, to oczywiście dostrzymasz, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich tych materiałów. Z aktualizacji nie będziesz musiał płacić. Druga sprawa, bardzo ważny bonus, to przede wszystkim dostęp do architektury i dokumentacji przygotowanej przeze mnie i mój zespół. To, co widzisz w tym momencie na, pod opisem tych pakietów, to są ceny. Bo na tyle też wyceniliśmy pewne rzeczy. Przede wszystkim. Mamy rozpiskę, ile czasu zajęło przygotowanie pewnych bonusów, pewnych aspektów, no i pomnożyliśmy to też przez naszą godzinówkę. Dlatego też, te ceny, które tutaj widzisz, na przykład 1000 zł czy 1999 zł, to nie są ceny werwane. Nie wiem z czego, nie powiem z czego, tylko to są ceny, które rzeczywiście stanowią o wartości tych pakietów. Ty dostajesz to wszystko w ramach jednego pakietu, w ramach jednej ceny. Ponadto. Otrzymasz też dostęp do skryptów i plików konfiguracyjnych, czyli całą masę pracy, którą my wcześniej pozyskaliśmy na różnych wdrożeniach, którą cały czas pozyskujemy. Tym się wszystkim dzielimy w ramach tego właśnie szkolenia. Plus, poradnik administratora systemu monitoringu i ogarni Ansible. Te pakiety dostaniesz od nas za darmo w ramach tego właśnie programu, w ramach tego kursu. Co jeszcze? Będzie to przede wszystkim dostęp na żądanie. Zapisując się na nasz kurs, będziesz miał możliwość przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, uczyć się, czerpać korzyści z tych materiałów, uzyskiwać dostęp. Cały czas możesz przeglądać materiały szkoleniowe, wideo, zapoznawać się ze skryptami, przechodzić lekcje i wykonywać ćwiczenia w dowolnym momencie. A gdy już to zrobisz, dzieli się z nami swoją pracą, swoimi materiałami, swoimi wymiennikami, i my wtedy informujemy cię na bieżąco, jak wygląda sprawa. Kolejny bonus to oczywiście ta prywatna grupa Mastermind na Facebooku, wyłącznie dla studentów. Nikt inny tego nie widzi, to jest totalnie prywatna grupa. Niektórzy próbują się dostać, ale się nie dostają, no bo tak jak mówię. Trzeba się zapisać na kurs, żeby dołączyć do naszych grup. Tak samo jest z poprzednimi kursami, które zorganizowaliśmy i tak samo będzie teraz. I będzie to również Discord. Tak jak wspomniałem, będzie również osobny kanał dla Discorda, dla tych, którzy wolą tego typu komunikację. Cena. To jest najważniejsze. cena tych wszystkich pakietów. Tego wszystkiego, co Ci pokazałem. W tym momencie, tak jak mówię, przyjmujemy zapisy. Przyjmujemy zapisy do nowej grupy. Zapisy trwają tylko 7 dni. Na potrzeby tego cena jest obniżona do takiej kwoty jaką w tym momencie widzisz. Jest to specjalna promocja po to żeby zebrać większą liczbę osób i tym samym rozpocząć wspólną naukę. Tego typu działanie najlepiej się sprawdza. Zauważyłem że ludzie lubią pracować razem i tym samym też jeżeli zbierzemy lepszą grupę to też mogę sobie pozwolić na to żeby tą cenę wtedy w takim okienku obniżyć. Zatem w tym momencie jest taka cena, jak widzisz mocno przeceniona, zjechaliśmy z ceny 1999 zł, czyli ponad 50%. Tylko jedna uwaga, tego typu cena będzie aktywna zaledwie przez 7 dni. Zatem w przyszły czwartek, po 21 ta cena znika i wraca do normalnej, zatem masz 7 dni, żeby dopełnić formalności. Wydaje mi się, że za tą wiedzę, za te materiały, które przed chwilą opisałem. Cena 799 zł to jest, można powiedzieć, w tym momencie jak wygrana w totka, bo, tak jak mówię, uczysz się praktycznej wiedzy, którą będziesz mógł za chwilę zastosować w swojej pracy. I teraz bardzo ważna rzecz. Zapisy zamykamy już czwartek, zatem nie ma dużo czasu. Jeżeli chcesz dołączyć, masz teraz czas, masz kilka kolejnych dni. Tylko, żeby była jasność, czwartek o 21 zamykamy zapisy. Koniec finito. Nie będzie więcej. Ale jest też bonus, o którym Ci wspominałem na początku, to jest jeden z bonusów, bo przede wszystkim specjalnie dla uczestników tych warsztatów mam 20 wejściówek po super cenie. no w tym momencie, jeżeli użyjesz dodatkowo tego kuponu, o którym mowa, Sysadmin, to cena jeszcze bardziej spadnie. Spadnie o kolejne 100 zł, czyli dostaniesz wtedy kurs za 749 zł. Tylko jedna uwaga. Ta cena to jest, jest, jest totalnie kosmos. Ta już nie będzie. I żeby była jasność, dostęp za tą cenę otrzyma tylko 21 osób. Od razu dodam, że jak uruchomiliśmy przedsprzedaż naszego kursu, i to było miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, jeszcze dokładnie nie było programu, ogłosiłem tą przedsprzedaż tylko wśród osób, które obserwują mój newsletter, dałem wtedy 20 wejściówek, 20 wejściówek bez żadnej dodatkowej obniżki i wyprzedało się to wszystko w ciągu kilku godzin. Nie pamiętam dokładnie teraz ilu, 4 czy 5 godzin, coś takiego. Zatem niewykluczone, że te 20 wejściówek też dzisiaj zniknie dosyć szybko. Zatem od razu uprzedzam, żeby nie było później do mnie pretensji, że miała być zniżka, a nie ma. No, może nie być, bo się spóźniłeś, albo spóźnisz. Co jeszcze? 30 dni gwarancji. Bo naturalnie zdaję sobie sprawę, że możesz mieć pewne obawy. Zatem, jeżeli masz taką obawę, to jedna rzecz. Masz 30 dni gwarancji. Pełnej gwarancji. Jeżeli coś ci się nie będzie podobało, to masz 30 dni, żeby dać mi o tym znać. Jeżeli przez 30 dni uznasz, że coś ci nie pasuje, nie, ton mojego głosu, moja fryzura, koszula, cokolwiek, nie, uznasz, że. Zawiodłaś się w jakiś sposób, po prostu daj mi znać, napisz do mnie, słuchaj, Arek. Chciałbym się wycofać. Poproszę o zwrot. Nie ma wtedy żadnego problemu. Najszybciej jak to możliwe, przelewamy ci kasę, zwracamy ci pieniądze. Oczywiście zabieramy ci wtedy dostęp, ale pieniądze do ciebie wracają. I by była jasność, odkąd stosujemy tą gwarancję. Przez nasze kursy przeszło już kilkaset osób, i był tylko jeden zwrot, jeden jedyny. Zatem wydaje mi się, że są też małe szanse, że akurat ty będziesz tą drugą osobą, której się coś nie spodoba. Z reguły każdy jest zadowolony, ale tak jak mówię, no jedna osoba raz kiedyś chciała zwrot, nikt inny później się nie zdecydował. Zatem wydaje mi się, że też nie za bardzo masz czym w tym momencie ryzykować. Dobra, gdzie to możesz nabyć? Przede wszystkim wszystkie informacje, opis, agenda plus możliwość zapisu, znajdziesz pod tą stroną asdevops.pl, łamane przez kurs myśnik Proxmox. Jak wejdziesz sobie na tą stronę, to będziesz mógł się zapisać. Będziesz miał czas do 14 października, żeby się zapisać. Zatem masz kilka dni. Jeżeli musi załatwić jakiekolwiek proformy, jakieś formalności, daj mi znać. Jeżeli Ci jakoś mogę pomóc, oczywiście nie ma problemu, żebyśmy wystawili fakturę, fakturę z VAT. To wszystko załatwiamy. Jeżeli potrzebujesz też większą liczbę licencji, to też po prostu odezwij się do nas i pomożemy ci rozmawiać z górą, z szefem. I teraz tak, jeżeli chodzi o te bonusy, to przede wszystkim mam dla ciebie ten skrypt automatyzujący. Tak jak gdzieś wcześniej uruchomiłem automatyzację stworzenia maszyn wirtualnych za pomocą skryptu. I też, jeżeli chodzi o ten właśnie skrypt, to możesz go pobrać. Możesz go pobrać, i teraz, żeby go pobrać, musisz wejść na stronę asdwobs.pl przez S15. Taki link. Tam znajdziesz skrypt automatyzujący uruchamianie kontenerów na Proxmoxie. Możesz go zmodyfikować pod swoje potrzeby, wykorzystać. Plus oczywiście wszystkie linki do wszelkiego rodzaju dokumentacji, do wszystkich plików, które pobierałem dzisiaj, które ci pokazywałem, jak na przykład system do MikroTika znajdziesz naturalnie właśnie w tym linku. Nie wiem ile przez jaki czas będzie dostępny ten skrypt pod tym linkiem, zatem warto żeby sobie pobrał, zapisał. Natomiast ten link będzie dostępny jeszcze przez 8 dni. Dobra, Tyle jeżeli chodzi o to. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz do mnie. Najlepiej na maila arekmappa.esdob.pl. Od razu mówię, dzisiaj już ci nie odpiszę. Dzisiaj już jest późno, dzisiaj będę odpoczywał. Natomiast na wszelkie maile odpiszę jutro. Jeżeli zastanawiasz się nad użyciem tego kodu i jednocześnie masz jakieś pytanie do mnie, to musisz liczyć się z tym, że wysyłając to pytanie do mnie. Odpowiem Ci na nie jutro. Jutro już ten kod nie może nie być aktywny, by była jasność. No nie mówię tego po to, żeby cię strażyć, tylko chciałbym, żebyś miał jasność, bo jakiś czas robię tego typu akcje. I zawsze następnego dnia ktoś do mnie pisze, czy jest opcja jeszcze skorzystać z tego kuponu. Bo miałem jakieś pytanie, no ale trzeba być jednak fair. I zawsze odpisuję to samo, że był na to odpowiedni czas, miejsce i pora. I niestety już nie mogę nic zrobić. No. Jednak, jakbym łamał te zasady, to byłbym trochę nie fair w stosunku do osób, które od mnie zapisują się na kursy, które kupują u mnie produkty. Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba być fair w stosunku do siebie i w stosunku do odbiorców, innych odbiorców moich treści. Dobra, ja uciekam, tak jak mówię. Zapraszam na kurs. I oczywiście, w razie pytań, to jest mail, pod którym można mnie złapać. A dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.